Chmurny, dżdżysty dzień dzisiaj w Katowicach, ale wielu mieszkańców tego miasta wybrało się na stadion przy ulicy Bukowej, by dopingować zespół GKS-u w spotkaniu z mistrzami Polski, graczami warszawskiej Legii. GKS niespodziewanie liderem tabeli naszej ligi i piłkarze Katowic dziś stoją przed bardzo trudnym egzaminem. Zespół Legii przyjeżdża dziś na stadion w Katowicach po zwycięstwo. Tak zapowiadał w prasie Dragomir Okucha, prowadzący zespół gości. Legioniści, ostatnio bardzo dobra postawa w meczu Pucharu UEFA z Utrechtem w lidze. Nie przegrali już od 27 spotkań i zamierzają kontynuować tę serię. No ale gracze Legii twierdzili, że nie zależy im tutaj na remisie, chcą sięgnąć po zwycięstwo. Są przekonani, że są w stanie to osiągnąć. Ogromna mobilizacja w zespole stołecznej Legii, ale czy to wystarczy na Katowiczan, którzy na swoim stadionie w tym sezonie sięgnęli po komplet zwycięstw, nie stracili jeszcze żadnej bramki. Marcin Bojarski grał w Legii jeszcze niedawno, będzie także chciał udowodnić, że zbyt łatwo pozbyto się go z tego klubu, ale cała drużyna GKS-u także pełna nadziei przed meczem z drużyną wojskowych. A więc za chwilę początek tego niezwykle ciekawie zapowiadającego się meczu. GKS Katowice, Legia Warszawa, ósma kolejka spotkań naszej Ekstraklasy. Witają Państwa serdecznie Dariusz Dźwigała i Edward Durda. Zniesiono przede wszystkim zakaz stadionowy, to niezwykle istotne i przy niemal komplecie publiczności będzie z pewnością odbywał się ten mecz. Tak, jak najbardziej. Wiadomo nie od dziś, że przy publiczności, przy komplecie publiczności gra się bardzo dobrze. Ta adrenalina u zawodników jest większa i myślę, że takie mecze z dużą ilością kibiców są bardzo ładne i dużo lepsze. Mamy już pierwszy wywiad przedmeczowy. Francuz Arsène Wenger, menadżer mistrza Anglii Arsenalu Londyn, stwierdził, że jego zespół stać na historyczne osiągnięcie, to znaczy zakończenie rozgrywek bez porażki. Czy pan jako trener mistrza Polski może powtórzyć słowa menadżera Arsenalu? Trudno powiedzieć. Myślę, że każdy trener przed meczem myśli, że można wygrać. Nikt nie myśli o porażce. Myślę, że ja za dużo czasu trzymam o ten okres bez porażki, a mówi, że skończymy bez porażki, to bardzo trudno. Jesteście jedyną obok Odry Wodzisław drużyną, która w lidze jeszcze nie przegrała. W 7 meczach zremisowaliście 5 spotkań. Macie problem z wygrywaniem. Dlaczego mistrz Polski tak rzadko wygrywa? Myślę, że wszystkie te ostatnie mecze, które Legia zremisowała, mogła i wygrać, tak prawda. Na tym meczu ma zabrakowało troszeczkę skuteczności. I myślę, że nie mogą narzekać na grę zespołu. Może być tylko jeden mecz przeciw Krzo, Ostrowiec. Pozostali meczy byli dobry i druga połowa z Pogonią Warszawy. Ale tak prosta sprawa, że zabrakowało skuteczności. Nie było problem gry, tylko ani skuteczności. Pozycja Katowic to dla pana zaskoczenie? No, wszystkie zaskoczyli Katowiczani, że oni prowadzą ligę, ale mnie zaskoczyli, że grają dobrze, dobrze się prezentują. Tu ma bardzo dobry zawodnika, który drugi rok grają tym Katowica, mają i doświadczenie, mają i młodzi zawodnicy. Tak, zaskoczyło mnie, że prowadzą ligę, ale nie zaskoczyło, że się dobrze prezentują. Jaki pan sposób wymyślił na lidera? A nie ma specjalnego sposobu. Zawodnicy grają i myślę, że Legia zaigra tak jak zawsze gra, otwartą piłkę, zaatakuje, spróbuje tutaj wygrać. To na pewno będzie trudno, trudne warunki postawi nam GKS i on chce wygrać. Będzie dobre widowisko, myślę, że będzie dobry, ciekawy mecz i wygra ten, który będzie lepiej. Pamięta pan Marcina Bojarskiego, piłkarza GKS-u, który był wcześniej piłkarzem Legii? Tak, pamiętam, on był u mnie, ale tak prawda, że Legii bardzo trudna pozycja była dla niego, bardzo ciężka konkurencja. Tam mal Karwana, mal Sokolowską, którzy się prezentowali lepiej. Ale tak prosta sprawa, na zawodnicy, który pasuje jeden zespół, takie może być Sabiołowski, pasuje mu ten GKS Katowice, ale naprawdę to dobry i ciekawy zawodnik. Dziękuję za rozmowę. Sprawdźmy teraz zestaw partej kolejki.
Przypominamy, że w piątkowy wieczór Amica zremisowała z Wisłą Kraków 1-1. Ponadto w tej serii spotkań grają w Wodzisławiu Odra z Pogonią, w Warszawie Polonia z Groklinem. My gościmy na stadionie Przybukowej w Katowicach. GKS gra z Legią. Krzo Ostrowiec zmierzy się z Górnikiem. Wisła Płock z Zagłębiem. Lech z Garbarnią. I mecz Widzewa z Ruchem będziemy dla Państwa relacjonować w niedzielę. Tak wygląda w tej chwili sytuacja w tabeli. Wisła po remisie we Wronkach awansowała na drugie miejsce w tabeli. Legia zajmuje, przypominamy, piąte miejsce i za jej plecami Polonia, Wisła, Płock oraz Groklin. Legioniści niepokonani, podobnie jak Odra Wodzisław, tyle tylko, że aż 5 remisów na koncie mistrzów Polski. Druga część tabeli, tutaj Pogoń Szczecin zamyka stawkę. Pogoń, która ostatnio wygrała swój mecz. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie w Wodzisławiu, a ja oddaję już głos Paulinie Bojarskiej. Ze mną jest trener GKS-u Jan Żurek. Panie trenerze, proszę zareklamować swoją drużynę. Dlaczego jesteście liderem Ekstraklasy? Mamy najwięcej punktów. Wygraliśmy 5 meczów, jeden żeśmy zremisowali. To jest taki powód, dlaczego jesteśmy na pierwszym miejscu. Powiedział pan przed tym spotkaniem, że do Legii trzeba podejść z pokorą, czyli jak? No Boże, przecież to jest zespół utytułowany mistrz Polski, kadrowo prezentuje się wspaniale. Nie jeden zawodnik, który siedzi na ławce rezerwowej, by miał z powodzeniem miejsce w innym zespole, także trudno nie mieć pokory przed takim przeciwnikiem. Najsilniejsza strona Legii? To też gra kolektywna, to też indywidualności, które są w zespole. To jest silny i nieobliczalny zespół. Mówi się, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Wy dzisiaj zmieniliście zwycięskie koszulki. GKS dzisiaj z Legią w nowych strojach. No tak, ale dzięki postawie zespołu uzyskaliśmy sponsora, który co prawda wejdzie od nowego roku, ale już od dzisiejszego dnia reklamujemy tą firmę i dlatego jest zmiana koszulek. Miejmy nadzieję, że szczęśliwa, bo wiążemy wielkie nadzieje z nowym sponsorem. Szczęśliwe dla was chyba będzie także to, że Dragomir Okuka przed tym spotkaniem mówił, że przyjechała Legia tu po zwycięstwo. Musi zaatakować. Wam taki styl gry odpowiada, żeby to właśnie rywale atakowali, a wy będziecie wyprowadzać kontry. Deklaracje i wypowiedzi to jedno, a boisko to drugie. To boisko będzie weryfikowało taktyki i moją, i Okuki. Ja się spodziewam zawsze ciężkiego meczu. I dzisiaj na pewno też nie będzie to łatwe spotkanie dla nas. Właśnie taki test mecz? Czy ta pozycja lidera wam się należy? Bo wcześniej graliście z takimi trochę słabszymi rywalami. Ja uważam, że nie ma słabszych meczy, słabszych przeciwnika. Każdego bardzo szanujemy. Dla nas każdy mecz jest bardzo, bardzo ciężki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, z przyjemnością będziemy oglądali poczynania obu drużyn. Spodziewamy się, że niezwykle ważne role w obu ekipach będą odgrywali ostatni obrońcy. Jacek Kowalczyk i Jacek Zieliński. To z jednej strony ogromne doświadczenie, ogromna rutyna, a z drugiej strony młodość i także wielkie predyspozycje do tego, by grać nawet w przyszłości, może w reprezentacji kraju. Tak, jest to bardzo odpowiedzialna pozycja. Jacek Zieliński pokazał już swoimi występami, że jest to jak nie najlepszy, to jeden z lepszych ostatnich stoperów i na tą chwilę jest bardzo mocnym punktem swojej drużyny i według mnie powinien grać w reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o Jacka Kowalczyka, to jest to młody zawodnik na dorobku z aspiracjami reprezentacyjnymi i myślę, że wywiązuje się jak na tą chwilę bardzo korzystnie. GKS Katowice, przypominamy, stracił najmniej bramek spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy. Tylko 3 gole, z tego 2 stracone w meczu derbowym z Ruchem Chorzów. Popatrzmy teraz na składy, w jakich rozpoczną ten mecz obie drużyny. I tak Legia w bramce z numerem 12, Radostin Stanew z piątką, Jacek Zieliński z numerem 4, Marek Jóźwiak. Numer 2 to Siergiej Omeliańczuk. 24 Łukasz Surma. Z 7 zagra Adam Majewski. Numer 3 Wojciech Szala. Z 11 Tomasz Kiełbowicz. Z numerem 14 Aleksander Wukowicz. Z numerem 8 Cezary Kucharski. I z 9 Stanko Switlica. Co możemy powiedzieć o ustawieniu Legii, którą prowadzi oczywiście Dragomir Okuka? Tak, jest to zestawienie już od iluś tam meczy takie same, niezmienione. Ten zespół zgrywa się bardzo dobrze ze sobą. Każda formacja praktycznie wie, co do niej należy. Nawet jak są zmiany, to trener Okuka wprowadza tych samych zawodników za tych samych zawodników. Także jest to bardzo ofensywnie nastawiony zespół. I skład GKS-u Katowice.
w bramce Jarosław Tkocz, dalej Jacek Kowalczyk z numerem 3, z dwójką Krzysztof Sadzawicki, numer 13 Mirosław Schnaucner, numer 5 Mirosław Widów, 7 to Paweł Adamczyk, z 21 numerem Marcin Bojarski, z 6 Adam Bała, numer 11 Robert Sierka, 17 to Krzysztof Gajtkowski i 20 Stanisław Wróbel. Prowadzi GKS oczywiście Jan Żurek. Tak, w tym zespole gra bardzo dużo doświadczonych zawodników. Ten zespół praktycznie gra też od jakiegoś czasu w tym samym zestawieniu. Mają wyniki, dlatego trener Żurek nie zmienia zestawienia. Może nie ma w tym zespole tylu indywidualności, co w Legii Warszawa, ale jest to kolektyw i potwierdza to na boisku i między innymi dlatego mają wyniki. Tak prezentuje się zestawienie GKS-u. Nieobecni w Legii Jahaja, Wróblewski i Sokołowski. Natomiast trener GKS-u Katowice ma do dyspozycji wszystkich swoich najlepszych piłkarzy, no ale wszystkich, to znaczy 13, jak zawsze mówi, którzy są w stanie grać na poziomie ekstraklasy, kilku młodych zawodników, którzy dopiero zdobywają doświadczenie. Tak, w tym zespole od 2 lat praktycznie jest kadra 14 zawodników i ten zespół pokazuje charakter i gra naprawdę bardzo dobrze w piłkę. Rozmawialiśmy z trenerem Żurkiem, pukał w niemalowane, oby nie przytrafiały się kontuzje w jego drużynie, byle nie było kartek, bo każda już absencja w składzie osłabi ten mechanizm precyzyjnie niezwykle funkcjonujący. Przypominamy, Legia po raz 28 gra z GKS-em Katowice na stadionie przy Włókowej. Do tej pory 10 zwycięstw gospodarzy w historii, 12 remisów i tylko 5 wygranych Legii. Przypominamy także, że wiosną tego roku niezwykle emocjonujący mecz między tymi drużynami. Było tutaj 3-3. Prowadzili Legioniści 2-0, a mimo wszystko musieli się zadowolić tylko jednym punktem. Tak, dlatego zespół Katowic pokazał właśnie swój taki śląski charakter, że gra do końca i myślę, że w dzisiejszym spotkaniu również się przeciwstawi zawodnikom Legii, wolą walki i myślę, że będzie bardzo właśnie ciekawy. A to sektory wypełnione kibicami GKS-u Katowice, około 7 tysięcy widzów na tym spotkaniu. Jak wiemy, PZPN w tym tygodniu pozwoliłby sympatycy futbolu mogli zasiąść nie tylko na tej głównej trybunie, ale także na pozostałych. No i także ci fani, którzy przybyli dziś na stadion, oczekują wspaniałego spektaklu. Mamy nadzieję, że GKS zda ten egzamin, bo nie ma co ukrywać. To jest dla tej drużyny bardzo trudny sprawdzian. Tak, jest to 7 bodajże mecz i właśnie tutaj wyjdzie umiejętności, charakter drużyny Katowic i będzie można stwierdzić, na jakim są etapie i czy ta pozycja lidera nie jest pozycją przypadkową. Legioniści, przypominamy, mecze ligowe przeplatają występami w europejskich pucharach. Katowiczanie mogą skupić się tylko na lidze. W poprzedniej serii spotkań Legia zremisowała u siebie z Odrą Wodzisław. Miano wówczas sporo pretensji pod adresem sędziego Antoniego Fijarczyka, który teraz został zawieszony na kilka spotkań. GKS Katowice natomiast wygrał z zespołem Groklinu Dyskoboli na wyjeździe 2-0 i Adam Bała strzelił 2 bramki dla tej drużyny. A zatem GKS Katowice ma na swoim koncie 10 zdobytych bramek. To ciekawe, te bramki bardzo się rozkładają. Aż 7 piłkarzy strzelało do tej pory gole dla GKS-u w tym sezonie. Tak, to właśnie jest potwierdzeniem tego, że to jest bardzo wyrównany zespół. Tam zawodnicy mają po 2 bramki, strzela 6-7 zawodników, także nie jest tylko tak, że strzela jeden napastnik i to jest właśnie pocieszające, że ten zespół jest bardzo wyrównany. Każdy mecz przynosi właściwie nowego strzelca w GKS-ie Katowice. Adam Bała dwukrotnie trafił do siatki w poprzednim spotkaniu. Natomiast jeśli chodzi o siłę ognia Legii, to tu pytanie także, jak zaprezentuje się dzisiaj Cezary Kucharski? No na pewno Czarek jest w troszeczkę słabszej dyspozycji, ale myślę, że jest to na tyle doświadczony zawodnik, który potrafi wziąć na siebie ciężar. Jest to prawdziwy kapitan i miejmy nadzieję, że dzisiaj strzeli jakąś bramkę. Zbigniew Marczyk wyprowadza już piłkarzy obu drużyn na płytę stadionu w Katowicach. Zniecierpliwieni kibice czekają na ten moment. Mnóstwo konfety rzucone przez kibiców GKS-u w Katowice. Spora grupa także sympatyków Legii na trybunach stadionu przy Włókowej. Piłkarze GKS-u z flagami w barwach klubowych wychodzą na płytę stadionu. Wspaniała oprawa tego meczu 8. kolejki naszej ligi. GKS
lider tabeli podejmuje mistrza kraju. Wspaniała atmosfera, oby tak było do końca tego meczu. Oby w ślad za tym poszedł wysoki poziom futbolu prezentowany przez obie drużyny. Katowiczanie tutaj, co godne podkreślenia, o czym już wspominaliśmy dziś, jeszcze nie stracili punktu, a nawet bramki. Czy Legia będzie tą drużyną, która odczaruje stadion przy ulicy Bukowej? Zobaczymy. Zespół GKS-u na pewno musi przeciwstawić się bardzo agresywną grą, a jeżeli chodzi o Legię, zespół GKS-u nie może się odkryć, nie może prowadzić otwartej gry, bo wiadomo, co to będzie groziło. Zespół Legii jest zespołem indywidualnie lepszym i to może być bardzo groźne dla Katowic. Kapitanowie obu drużyn, przywitanie z sędziami. Losowanie stron to rezerwowi Legii, bramkarz Woruc, Solnica, Saganowski, Magiera, Siadaszka, Dudek i Kusnić. I ławka rezerwowych GKS-u Katowice, tu bramkarz Krytta rezerwowy, ponadto Wysocki, Muszalik, Fonfara i Giesa. Są w Legii piłkarze, którzy niedawno grali jeszcze w Katowicach. Jest, przypominamy, Szala, jest Dudek, nie przyjechał kontuzjowany Musa Yahya. No a w zespole Katowic z kolei Marcin Bojarski, który jeszcze niedawno grał w Legii. Tak, na pewno Darek Dudek będzie chciał udowodnić, bo tutaj był niszczony w pewnym momencie w Katowicach i na pewno będzie chciał, jeżeli wejdzie, udowodnić, że za wcześnie go skreślono. A teraz minutą ciszy utrzyma zostanie pamięć jednego z kibiców GKS-u zmarłego niedawno tragicznie. I Katowiczanie rozpoczną pierwszą połowę tego spotkania. Katowiczanie marzą o tym, by utrzymać się na pierwszym miejscu w tabeli. Będziemy nasłuchiwali także wieści ze stadionu w Włodzisławiu, gdzie grają koledzy Dariusza Dźwigały, piłkarze Pogoni Szczecin. Ostatnio obserwana seria 13 meczów bez zwycięstwa. Tak, też jestem bardzo ciekawy, czy podtrzymamy tą przerwę w tych porażkach. Jestem całym sercem z drużyną i bardzo będę ciekawy tego wyniku. Przypominamy, że wybieramy najlepszego piłkarza meczu GKS Katowice Legia Warszawa. Przejęta piłka przez gospodarzy i już Sierka na połowie zespołu Legii. Zagranie do Bojarskiego, ten ma z przodu Gajtkowskiego. Gajtkowski nie imponuje skutecznością, tak jak było to w rundzie wiosennej. Strzelił do tej pory tylko jedną bramkę, ale ważne, że jest niezwykle pożyteczny dla zespołu. Często w dobrych sytuacjach odgrywa piłkę kolegom, no i ci zdobywają gole. Tak, Marcin Bojarski potrafi wygrać pojedynek 1-1, jest szybkim zawodnikiem. Myślę, że będzie ciekawy pojedynek między Tomkiem Kiełbowiczem, a właśnie nim, bo Tomek Kiełbowicz również ma doskonały dribbling i bardzo dobrą rzutę. Jest także w linii ataku Stanisław Wróbel, także piłkarz, który przekonał do siebie trenera Żurka. Zdobył bardzo ważną bramkę w meczu z Lechem w Poznaniu, gdzie Katowiczanie wygrali 1-0. No i to ten zawodnik, który od niedawna w Legii, Łukasz Surma, przed momentem podawał piłkę. Zagranie do Majewskiego. Tutaj jednak świetnie znalazł się Adamczyk, Omeliańczuk. Jest Majewski, ma świetlicę, jednak zbyt słabe było to dogranie piłki. Widuch, kapitan katowickiej drużyny, słynący z ogromnej waleczności. Tak, jest to bardzo dobry zawodnik. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych defensywnych pomocników w Polsce. Ma taką bardzo niewdzięczną rolę. Pracuje za dwóch, trzech zawodników.
i to mi jest zauważone w prasie. Jest to naprawdę bardzo doświadczony zawodnik i myślę, że od niego i od Pawła Adamczyka dzisiaj zależy bardzo wiele, bo żeby wygrać dzisiejszy mecz, to ci zawodnicy muszą zneutralizować środek pomocy piłkarzy Legii. Mamy pierwszy meldunek z Wodzisławia. Odra prowadzi z Pogonią 1-0 po bramce Myszora strzelonej w 10 minucie gry. Tymczasem na stadionie w Katowicach rzut wolny dla miejscowych. 3 minuta spotkania. Myślę, że będzie uderzał na bramkę Robert Sierka, dysponujący bardzo mocnym strzałem. Omeliańczuk przytrzymywał Gajtkowskiego. Tuż obok narożnika pola karnego ustawiona piłka. Dragomir Okucha, z którym rozmawialiśmy przed meczem, mówił o tym, że ten tydzień będzie niezwykle ważny dla zespołu Legii. To spotkanie w Katowicach, później rewanż z Utrechtem. No i zobaczymy, czy Legia będzie pierwszą polską drużyną, która wyeliminuje z europejskich pucharów drużynę holenderską. Teraz już sporo zawodników przed bramką Stanewa. No i zobaczymy, jak będzie wykonany ten rzut wolny. Stanisław Wróbel szykuje się do zagrania piłki. Stanisław Wróbel, 4 minuta meczu, Stanew. Bardzo dobra obrona Stanewa. Był to dosyć łatwy strzał, akurat w niego. I Wojciech Szala. Gwizdami przyjęła go publiczność na stadionie przy Bukowej. Strata piłki przez zespół Legii. Schnauzner przejął piłkę. Zawodnik także młody, także niezwykle chwalony. Tak, ja też go obserwuję od dłuższego czasu. Jest to typowy plaster, potrafi wyłączyć każdego praktycznie zawodnika w naszej lidze. I Kiełbowicz do Kucharskiego, ten już zagrywa do Majewskiego. Podanie do Switlicy, Schnauzner, ale jeszcze był Szala i kapitan gospodarzy Widów, Sadzawicki. Jedno jest pewne, jedni i drudzy będą musieli zostawić dziś na murawie bardzo dużo zdrowia. Legia ma swą wspaniałą serię 27 gier bez porażki. Katowiczanie natomiast nie stracili jeszcze punktu ani bramki przed własną publicznością. Stanisław Wróbel, wejście Majewskiego, Kiełbowicz, Omeliańczuk i Bukowicz. Majewski. Surma. Bardzo dobrze wprowadził się ten piłkarz ściągnięty z ruchu Chorzów do zespołu z Łazienkowskiej. Tak, Łukasz Surma jest tym zawodnikiem, który potrafi przytrzymać piłkę, uregulować tempo gry i myślę, że w zespole Legii takiego zawodnika brakowało. Nie udało się zatrzymać piłki w obrębie boiska Krzysztofowi Gajtkowskiemu. Pierwsze 5 minut spotkania i zespół GKS-u odważnie atakuje bramkę rywali. Zobaczmy jeszcze raz ten rzut wolny sprzed chwili. Stanisław Wróbel i bezbłędnie Stanew. Tak, zespół GKS-u zaczął bardzo agresywnie i to jest klucz do osiągnięcia dobrego wyniku, grając z drużyną Legii. Omeliańczuk, już Kiełbowicz na pole karne, tam walczą Szala i Kucharski o dojście do dobrej pozycji. Wrócił Pała, wspomógł Widucha, Majewski, świetnie kapitan Katowiczan. Tak, Mirek Widuch bardzo, bardzo dobrze czyta grę, potrafi się bardzo dobrze ustawić, gra wyśmienicie jeden na jednego, także jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo kluczowa postać tej drużyny. I Schnauzner do Kowalczyka. Wychowanek GKS-u Katowice mówił o tym, że mylnie niektórzy dziennikarze przypisują mu początki futbolowej kariery w Unii Buchołazy. On tymczasem niezmiennie związany z klubem z Katowic. Sadzawicki do Wróbla, Bojarski przy nim Kiełbowicz, odbita piłka od nóg Świetlicy. Tak, zespół GKS-u gra bardzo mądrze, stara się utrzymywać długo przy piłce, grając przez drugą linię i bardzo dobrze. I jeszcze raz Katowiczanie. Sadzawicki, już wyrzut do Gajtkowskiego. Ten piersią zgrał piłkę w kierunku Bojarskiego. Bojarski na drugą stronę. Tam jest Sierka, jest także Adam Bała. Sierka sam drybluje. No i
piłka. Obok słupka Brachliwość. Tak, Sierka zdecydował się na pojedynek jeden na jednego, wygrał ten pojedynek i bardzo dobrze zdecydował się na strzał, bo żeby zdobyć bramkę trzeba dużo strzelać. W poprzednim sezonie Legia zremisowała tutaj z GKS-em, jak mówiliśmy, po bardzo dramatycznym spotkaniu 3-3. Sezon wcześniej katowiczanie wygrali 1-0. Natomiast Legia po raz ostatni wygrała z GKS-em 4 lata temu. Na tym obiekcie było wówczas 3-1 dla zespołu z Warszawy. W tym sezonie Legia jeszcze nie przegrała meczu, no ale ma dużo remisów. Tak, ja odkąd pamiętam, GKS grał bardzo dobre spotkania właśnie z Legią i bardzo, bardzo dobre były te mecze. Podnosi się Stanisław Wróbel, Kowalczyk, Sadzawicki. Znakomicie funkcjonujący zespół GKS-u Katowice, realizujący plan taktyczny trenera Jana Żurka. To w tym sezonie przynosi znakomite efekty. Tylko jedna wpadka w derby Śląska z Ruchem Chorzów. Tam GKS rzeczywiście nie spisywał się najlepiej. W innych meczach katowiczanie z reguły sięgali po zwycięstwa. Nie udało się poza meczem z Ruchem wygrać tylko inauguracji w Płocku. Tam padł wynik 1-1 i wówczas to właśnie obrońca Kowalczyk zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Bojarski, on 2 gole zdobył dla zespołu GKS-u na tym stadionie w meczu ze Szczakowianką. Meczu, który zakończył się najbardziej okazałą wygraną GKS-u, bo aż 4-0. Widuk, Majewski obok niego, Sadzewicki. Przeniesienie gry na drugą stronę, jest Schnauzner. Już Wróbel walczący o piłkę z Markiem Jóźwiakiem. Pat obrońca Legii, podanie do Bały. Bała w polu karnym, ale tutaj Jacek Zieliński. Tak, bardzo dobre ustawienie Jacka Zielińskiego, który przeczytał zamiar Adama Bały. Będziemy z uwagą przyglądali się oczywiście wszystkim uczestnikom tego widowiska, ale zwracamy Państwa uwagę na właśnie Jacka Zielińskiego, Jacka Kowalczyka. Te ostatnie instancje przed bramkarzami, jak oni będą sobie dzisiaj dawali radę. Jak wiemy, Jacek Zieliński także potrafi strzelać ważne bramki dla swojej drużyny. Tak było z Wisłą, tak było także z Utrechtem. Przerzucenie piłki na pole karne. Tutaj Bojarski do Gajtkowskiego. Jeszcze jest Sierka. Sierka ponownie do Bojarskiego. Jeszcze raz Robert Sierka. On także świetnie daje sobie radę w poczynaniach defensywnych, ale doskonale także czuje się w rozegraniu piłki z przodu. Bała i do Widucha. Jest Adamczyk. Wojciech Szala wybija piłkę. No i teraz Cezary Kucharski czeka na wsparcie partnerów. Pojawił się Majewski, pędzi do przodu także z Kwitlica. Na razie jednak Łukasz Surma. Dojrzał Kiełbowicza. Kiełbowicz natychmiast do Majewskiego. Majewski wyłożenie piłki do Kucharskiego, ten jeszcze do Kwitlicy. No i zabrakło strzału na bramkę. Tak, Czarek Kucharski za bardzo przekombinował. Cała akcja Legii, bardzo ładna, rozciągnięcie gry długim przerzutem przez Łukasza Surmę. Brakowało w ostatniej fazie strzału. Kowalczyk. Podążył w jego stronę Kucharski. Adam Bała także niezwykle pożyteczny dla drużyny. Zresztą cały GKS, co podkreślamy ostatnio, niesłychanie komplementowany. Wielu było takich, którzy uważali, że GKS będzie tylko i wyłącznie myślał o tym, by nie spać z Ekstraklasy. Tymczasem gracze tej drużyny sporo namieszali do tej pory w tym sezonie. Kiedy GKS zdobywa prowadzenie w meczu, później już bardzo ciężko mu je odebrać. Tak, zespół GKS-u Katowice tak się składa, że jak strzela pierwszy bramkę i później jest właśnie pod nich gra. Znając trenera Żurka, bardzo dużą wagę przywiązuje grze destrukcyjnej. Zawsze wychodząc na boisko mówi, że gramy na zero, a co będzie później, to zobaczymy. Skończyło się wszystko złapaniem piłki przez Tkocza. Omeliańczuk, ale jest Widuch. Bojarski rusza między dwóch piłkarzy Legii. Zagranie do Gajtkowskiego. Przy nim jest Zieliński i Jóźwiak. Jóźwiak atakujący Gajtkowskiego.
Bojarski. Bojarski był przy nim, Bukowicz, nie było przewinienia, tak orzek sędzia. Widuch jeszcze do Schnauzera, Schnauzer. I brawa dla obrońcy GKS-u za decyzję. Tak, na pewno decyzja słuszna, troszeczkę za bardzo się odchylił do tyłu i dlatego ta piłka poszybowała nad poprzeczką. Wychowanek katowickiego klubu, 23-letni zawodnik, który od momentu, kiedy GKS spadł do drugiej ligi 3 sezony temu, zaczął pojawiać się w tej drużynie. Stanę wybił piłkę i Adamczyk popychany zdaniem sędziego przez Cezarego Kucharskiego. Tak, jak najbardziej słuszna decyzja sędziego. Adamczyk, Kowalczyk, Schnauzer. Mamy wiadomość z Warszawy. Polonia przegrywa z Grochlinem 0-1. Bramkę zdobył w 26 minucie Tomasz Wieszczycki. W Katowicach nadal 0-0. Dobiega końca 13 minuta spotkania. Jak na razie dobre tempo, odważnie atakujący bramkę rywali katowiczanie. Tak, zespół GKS-u nie boi się grać i to jest ważne, że przenoszą ciężar na połowę Legii Warszawy i tam się starają utrzymać długo przy piłce i próbują strzelać i to jest bardzo ważne. Wukowicz. Po pierwszym spotkaniu z Utrechtem kilku piłkarzy Legii narzekało na różne dolegliwości, na stłuczenia. Teraz już są w optymalnej dyspozycji. Jednym z takich graczy jest Wukowicz. Na pole karne i tam Adam Bała wybija piłkę, ale jeszcze spalony. Tę sytuację mamy właśnie w powtórce. Tak, orzek sędzia, no ale jak widzimy. Myślę, że błędna decyzja sędziego bocznego. Kowalczyk. I już do Adamczyka. Spokojnie na swojej połowie gracze GKS-u. Oni często usypiają rywali w naszej lidze, by później nagle przyspieszyć. GKS zazwyczaj nie atakuje frontalnie. Zwraca przede wszystkim uwagę do perfekcyjnej gry w defensywie. Długo rozgrywa swoje akcje, szanuje piłkę i później następuje momentalne przyspieszenie gry, po którym często zaskakiwana jest defensywa rywali, ale jak dziś będą sobie radzili gracze GKS-u w meczu z mistrzami Polski. Paweł Adamczyk się wycofał w linię z Jackiem Kowalczykiem i rozgrywają tą piłkę bardzo długo. I myślę, że Jacek Kowalczyk jest młodym zawodnikiem, ale nie boi się właśnie grać długo w piłkę. Stara się jak najdłużej ją utrzymać. Legioniści gościli już tej jesieni na Górnym Śląsku. Wygrali z Górnikiem Zabrze 3-2. To już jest 5. mecz wyjazdowy Legii w tych rozgrywkach. Poza zwycięstwem nad Górnikiem jeszcze 3 remisy. Z drużyną Grochlin Lyskoboli, Zamiką i Skrzo Ostrowiec. W każdym z tych spotkań Legia prowadziła, a jednak nie potrafiła utrzymać swojej przewagi do końca. Surma. Jest Świetlica, ale Kowalczyk świetnie ruszył do tej piłki. Tyle tylko, że teraz zawahał się przez moment i omal nie skończyło się na jej stracie. Widuch i Sadzawicki. Adamczyk. Cezary Kucharski zmusił piłkarzy GKS-u do tego, by szybciej rozgrywali swoją akcję. Podeszli legioniści do rywali. Schnauzer atakowany przez Majewskiego. No i proszę, ten pressing przyniósł efekt. Tak, Czarek Kucharski dał sygnał do pressingu. Wszyscy zawodnicy podeszli. To się opłaciło. Zespół Legii odebrał piłkę. Marek Jóźwiak. Jacek Zieliński, 35 lat ma ten obrońca, który wciąż prezentuje znakomitą dyspozycję. Wciąż interesuje się nim selekcjoner reprezentacji Polski. No i teraz niebezpieczny moment. Nieporozumienie między Kowalczykiem a Schnauzerem. Skorzystał Wukowicz, Świetlica.
Bojarski. Adamczyk. Sierka. Łukasz Surma sprawił, że piłka wróciła do Legionistów. Łukowicz. Łukowicz, za jego plecami przebieg Kiełbowicz. Próba precyzyjnego dogrania piłki do Świetlicy. Schnauzler wybija na rzut rożny. Tak, zespół Legii słynie z takiej gry na tak zwaną ścianę. Pomocnicy zagrywają najczęściej do Czarka Kucharskiego, który stara się utrzymać przy piłce i zgrać na wchodzących z głębi pomocników. Mirosław Schnauzler doskonale ustawia się jako kryjący obrońca. A teraz Cezary Kucharski i od bramki rozpocznie Jarosław Tkocz. Za czysto Czarek Kucharski trafił tą piłkę. Gdyby ją troszeczkę mniej, słabiej musnął, myślę, że strzeliłby bramkę. Jarek Tkocz troszeczkę źle obliczył od piłki i nie doszedł do szukowania. Kibice GKS-u Katowice dziś obiecywali kulturalny doping i jak na razie wspaniale pomagają swojej drużynie w tym bardzo trudnym spotkaniu. Interwencja Omeliańczuka. 19 minuta meczu. 8 kolejka sezonu w naszej ekstraklasie. Legia, która nie przegrała 16 września minionego roku, kontynuuje swą serię i czy przedłuży ją do 28 spotkań po dzisiejszym meczu z liderem tabeli GKS-em Katowice. Tak, jest to bardzo dobre osiągnięcie, które świadczy o tym, że drużyna Legii jest bardzo dobrym zespołem. Sierka przejmuje piłkę, ma obok Bałę. W pole karne wbiega już Gajtkowski, pojawia się także Wróbel. No i tu akurat w tej części boiska nie było nikogo z piłkarzy GKS. No nieporozumienie, myślę, że Robert chciał zagrać piłkę do Gajtkowskiego. Szala. Gwizdami przyjmowany, jak mówiliśmy, ten zawodnik przez kibiców GKS-u. On także zapowiadał, że Legia dzisiaj ogra piłkarzy z Bukowej. Surma, Kiełbowicz. Pokazuje Świetlica, by do niego wrzucać piłkę. Tymczasem próbował minąć Bojarskiego. Gracz Legii skończyło się faulem i rozpoczną miejscowi. Tak, Tomek Kiełbowicz szuka tej swojej lewej nogi. Słynie z bardzo dobrego dośrodkowania i wszystko stara się przekładać na lewą nogę, na tą swoją lepszą nogę. Sadzawicki do Jarosława Tkocza. Katowiczanie mówili przed tym spotkaniem: najważniejsze jest zabezpieczenie tyłu, by nie stracić bramki, a jak coś strzelimy Legii, będzie wspaniale. Sadzawicki i Tkocz. Marek Jóźwiak wygrał tę piłkę, ale trafiła ona do Widucha. Teraz Adamczyk do Gajtkowskiego, ten walczący z Omeliańczukiem nie poradził sobie. I Jacek Zieliński, Marek Jóźwiak. No i rutynowani obrońcy. A teraz Szala walczący z Bałą. Znają się doskonale ci zawodnicy. Włukowicz. No i Adam Bała przerywa tę akcję. Tak, Adam Bała jest bardzo szybkim zawodnikiem, tak samo jak i Wojtek Szala. Także myślę, że będzie bardzo dużo pojedynków takich biegowych. Wypchnięta piłka za linię boczną. Stanisław Wróbel ucierpiał w tym starciu. I Jacek Kowalczyk. Adamczyk. Do Gajtkowskiego natychmiast rzucona piłka. Sierka. Liczył Wróbel na podanie od pomocnika GKS-u. Nie doczekał się. Bała jeszcze, ale Surma tym razem. I Omeliańczuk. Schnauzner. Świetlica zdołał przekazać piłkę
do Kiełbowicza, Wukowicz na pole karne. Tam główka Schnauznera. Jeszcze jedno zagranie i Kowalczyk tym razem. Adamczyk i Gajtkowski. Bojarski, kapitan gospodarzy Widów. Świetnie, Marek Jóźwiak. Marek Jóźwiak włączył się do tej akcji. Jóźwiak nad poprzeczką i rozpoczął miejscowi. Tak, Marek Jóźwiak świetnie przeczytał intencje pomocnika Katowic, przeczytał to podanie, wyprzedził zawodnika Katowic i mógł równie dobrze podać. Zdecydował się na strzał troszeczkę za wysoko. Ale rzeczywiście brawa za decyzję, znakomite wyczucie, włączył się w odpowiednim momencie do tej akcji. Jeszcze raz Jóźwiak. Adamczyk i Wróbel. Coraz trudniej piłkarzom GKS-u rozgrywać akcję na połowie Legionistów. Przewracany Stanisław Wróbel. Atakował go Wukowicz. Marcin Bojarski z przodu, trzech jego partnerów, wybrał Roberta Sierkę. Przy nim jednak był Surma, teraz Kiełbowicz, Kucharski. Nie zrozumieli się legioniści przy rozgrywaniu tej akcji zaczepnej. Bojarski, Marek Jóźwiak. Jeszcze raz Marcin Bojarski ze spokojem nad Cezarym Kucharskim przerzucił tą piłkę. Nie było jednak kontynuacji akcji zespołu gospodarzy. Sadzawicki do Sierki. Mówiło się dużo o problemach finansowych GKS-u. Jedną z przyczyn tego, że GKS tak świetnie spisuje się w lidze, jest podobno doskonała atmosfera w samym zespole. Tak, przeważnie jest tak, że tam, gdzie nie ma pieniędzy, jest wspaniała atmosfera i trener Żurek potrafi tą atmosferę zbudować i chwała mu za to. Adamczyk, Schnauzner. Odhalował piłkę kilka metrów w stronę własnej bramki, zagrał do tkocza, wolał bezpieczny wariant. Nie starał się mijać Świetlicy. Kowalczyk, Sadzawicki, Jacek Zieliński. Wyborna dyspozycja obrońcy Legii. Cezary Kucharski, Jóźwiak, Kiełbowicz i Stanisław Wróbel wybija piłkę. Zacięte spotkanie, ale bez fauli, bez złośliwości z jednej i z drugiej strony. Nie można także narzekać na atmosferę na trybunach. Bardzo dobre zachowanie kibiców i GKS-u i Legii Warszawa. Teraz Zieliński. Pilnowani także bardzo uważnie teraz legioniści. Również mistrzom Polski ciężko rozegrać akcję. Próbuje Wukowicz z Kucharskim. Ma z boku przy linii bocznej Szale. Do niego właśnie podawał. Jeszcze Świetlica, Szala. Próba dośrodkowania i dobra interwencja Wały. Tak, Wukowicz wycofał się troszeczkę do tyłu. Przejął ciężar na siebie. Zagranie i Wojtek Szala nie dokładnie wrzucił do lekarni. Która z drużyn pierwsza popełni błąd w tym spotkaniu? Kiełbowicz, Kucharski do Świetlicy. No i jeszcze asekuracja obrońców. Bardzo groźnie przez moment na przedpolu bramki tkocza. Znów Szala. Co zrobi Bojarski głową do swojego bramkarza? No tutaj był ten moment, kiedy Świetlica znalazł się w polu karnym. No i było groźnie. Tak, wyśmienita sytuacja. Świetlica powinien troszeczkę wcześniej strzelić. Czarek Kucharski bardzo dobrze mu dograł piłkę. Także myślę, że Świetlica mógł to lepiej wykończyć. Majewski powstrzymał akcję gospodarzy. Widuch już od wielu sezonów w GKS-ie Katowice. Kowalczyk. Kowalczyk w kierunku Bały. Zieliński blokuje piłkę. No i rozpocznie radosny Stanew. Tylko 5 zwycięstw Legii
27 meczach z GKS-em na tym stadionie. 10 razy górą katowiczanie. Najczęściej padały jednak remisy w rywalizacji obu tych ekip. Bilans bramkowy nieznacznie korzystny dla Katowic. 36 strzelonych goli przez dzisiejszych gospodarzy, 34 przez legionistów. Podanie bały do Gajtkowskiego. Tak, GKS teraz tak jakby zaczął tracić inicjatywę. Jacek Kowalczyk i teraz zawodnicy zaczęli grać długą piłkę. Także myślę, że sukcesem tutaj w tym meczu jest to, żeby się jak najdłużej utrzymać przy piłce, tak jak to zespół Katowic robił na początku meczu. Stopniowo rzeczywiście legioniści opanowują pole gry. Cwitlica, piłkarze Dragomira Okuki, Kucharski, Wukowicz do szali. Surma. Próbują zdeprymować głośnymi gwizdami legionistów kibice gospodarzy. Jacek Zieliński powstrzymuje Wróbla. Tak, zespół Katowic powinien wyżej wejść w pole. Jacek Kowalczyk praktycznie stanął na linii pola karnego i zespół GKS jest zepchnięty do defensywy. Wukowicz miał pretensję, że był ostro atakowany. Jóźwiak, znów Wukowicz. On także strzelił jedną z bramek holenderskiemu Utrechtowi w pierwszym spotkaniu pierwszej rundy Pucharu UEFA na stadionie przy Łazienkowskiej. Poszedł do końca za piłką, no i to przyniosło efekt. Tak, jest to bardzo wartościowy piłkarz, jeden z nielicznych, którzy bardzo dobrze potrafią zagrać prostopadłą piłkę. I jest to zawodnik bardzo dużo biegający i przeciwnik, który go kryje, musi też dysponować bardzo dużym zdrowiem. Pada bała, trzyma się za twarz. Być może został tam przypadkowo uderzony ręką. Wiemy, jakie perypetie związane są z ostatnimi występami Wojciecha Szali. Trwa przeciw niemu postępowanie PZPN o niesportowe zachowanie w kilku spotkaniach. Teraz jednak mieliśmy chyba do czynienia z prowokacją. Tak, Wojtek Szala słynie właśnie z takiej gry, że dużo się rozpycha rękoma i w poprzednim meczu z Odrą Wodzisław ja uważam, że jednak zrobił to celowo i musi się tego wystrzegać. Jóźwiak z autu, 30 minuta spotkania. Mecz lidera tabeli z mistrzem kraju na stadionie w Katowicach. Nadal 0-0. Schnauzner. Jak na razie bardzo, bardzo uważnie jedni i drudzy na swojej połowie. Katowiczanie zaczęli odważnie ten mecz. W miarę upływu minut jednak legioniści bardzo utrudniają zadanie zespołowi Jana Żurka. Sierka, znów będzie ciężko rozegrać akcję. Jest Surma, jeszcze Sierka. No i teraz rzut wolny dla GKS-u odgwizdany przez sędziego. Tak, zawodnicy Legii bardzo agresywnie w środku podwajają, potrajają i gra im się teraz zdecydowanie lepiej. Kowalczyk, Sadzawicki. Ma z przodu Adamczyka, do niego zagrywa piłkę. Przy nim jest Łukasz Surma, potknął się jednak Surma, będzie szansa dla GKS-u. Adamczyk i tutaj Jóźwiak wybija piłkę, jeszcze Widuch, wstrzelenie w pole karne. Szala do Stanewa. Będzie rzut rożny. Tak, Wojtek Szala chciał zagrać spokojnie do swojego bramkarza. Nie wybijał do środka pola. Troszeczkę niedokładnie. Stanew nie zdążył do tej gry. Zmaga się doping kibiców gospodarzy. Wróbel ustawił piłkę obok chorągiewki narożnej. Czterech piłkarzy GKS-u w polu karnym. Wróbel i Stanew. Rozejrzał się, do kogo zagrać, poczekał, aż przesunął się na połowę gospodarzy jego koledzy z drużyny.
Bardzo wysokie wystrzelenie tej piłki przez bułgarskiego bramkarza Legii. Bała Schnauzner, atakowany przez Vukovicia. No w tej fazie spotkania częściej faulują legioniści. Kowalczyk, Adamczyk. Wychodzi Bojarski, natychmiast do Sadzawickiego. Ten ma Sierkę. Sierka obok niego, Surma. Sadzawicki ruszył w sukurs koledze. Ładne podanie. Natychmiast Sadzawicki na pole karne. Jacek Zieliński. Tutaj Vukovic walczący z Widuchem. I jeszcze Adamczyk. Sadzawicki. Cezary Kucharski przeszkadzał mu. Majewski walczył z Widuchem, a więc nieustępliwość. Zażarta walka na każdym metrze boiska. Tak, troszkę mniej widoczny w tej części gry jest Robert Sierka, który na początku przejmował te piłki z przodu na siebie i brał ciężar, odpowiadał, rozdzielał te piłki na lewo, na prawo. Sadzawicki, jeszcze jedno strzelenie. Omeliańczuk pilnujący Gajtkowskiego. Bała, Bała, przed nim Szala. Bała drybluje w polu karnym do Sierki, odegranie piłki, ale już wyrzuceni pod linię boczną piłkarze GKS-u. Jeszcze dośrodkowanie Bojarski. Tak, troszeczkę za mocna ta wrzutka. Bojarski nie miał z czego jej zagarnąć. Szansa na kontrę dla Legii. Vukovic natychmiast wraca, jednak za nim Wróbel. Jest także Widuch. No i sędzia odwizuje rzut wolny dla legionistów. Protestują kibice gospodarzy. Tłumaczy swoje racje Wróblowi arbiter Zbigniew Marczyk. Tak, Mirek Widuch łapał za koszulkę Vukovicia i słuszna decyzja sędziego. I Marek Jóźwiak, i Jacek Zieliński. W minionym sezonie 3-3 na Buchowej w meczu tych drużyn. W Warszawie wygrała Legia 1-0. Ale rok wcześniej legioniści potrafili przegrać u siebie z GKS-em i także tu na stadionie w Katowicach. Szala. Kucharski przedłużył tę piłkę. Kiełbowicz, czy zdąży? Ofiarnie Bojarski. I on teraz rusza z akcją swojej drużyny. Bojarski, przed nim Jóźwiak. Bojarski poradził sobie znakomicie. Kolejny rywal przed nim, Łukasz Surma, fauluje. Nie wiem, myślę, że Łukasz Surma wszedł w linię Bojarskiemu. Nie wiem, czy był. Przepychali się bark w bark, także sędzia mógł puścić tą akcję. Gajtkowski, uprzykrzający mu ogromnie życie Omeliańczuk. Kolejny rzut wolny, no i teraz już ciekawa odległość. Można z niej pokusić się o próbę zaskoczenia bramkarza. Jest Sierka, także Wróbel, Stanew ustawiający mur graczy Legii. No i chyba Stanisław Wróbel. Dwóch piłkarzy GKS-u utworzyło mur przed zawodnikami mistrzów kraju. Wróbel. Piłka trafia w mur legionistów. Vukovic natychmiast do Surmy, ale dobry powrót Pały, tyle tylko, że Majewski sięgnął tej piłki. Kucharski, Kiełbowicz. Świetlica pokazuje, że do niego należy przekazać piłkę. Świetlica, Świetlica! I na spalonym napastnik drużyny warszawskiej. Tomek Kiełbowicz mógł się zdecydować na strzał. Zagrał do Świetlicy i myślę, że jest słuszna decyzja sędziego. No, taka mała kontrowersja troszeczkę. Niemniej sędzia orzeka w ten właśnie sposób. 0-0 wciąż na stadionie GKS-u w Katowicach w meczu 8 kolejki naszej ekstraklasy. Tak, trzeba podkreślić bardzo dobrą kontrę w wykonaniu Legii. Wyprowadziła bardzo szybki kontratak i mogła strzelić z tej akcji bramkę. Przyjrzymy się jeszcze tej sytuacji w przerwie tego meczu. Cieszył się Świetlica, krzyknęli zadowoleni ze zdobycia prowadzenia kibice Legii, ale okazało się, że
Arbiter wstrzymał grę. Majewski jeszcze raz w kierunku Świetlicy chciał przekazać piłkę. Kowalczyk. Jest Pała. I Gajtkowski. Gajtkowski nie odstępujący go na krok Ameliańczuk. Gajtkowski cofnął się do linii pomocy. Jóźwiak. Majewski ruszył za tą piłką. Duet Katowiczan i Wróbel i Gajtkowski. Zieliński jednak precyzyjnie do Jóźwiaka. Tutaj na treningu przed meczem ćwiczyli w parze. Podania obaj ci obrońcy. Wukowicz. I za mocna piłka. Nie miał szans dojścia do niej Kiełbowicz. Tak, duże doświadczenie Jacka, który nie wybija piłek na oślep. Bardzo, bardzo spokojnie zagrał do Marka Jóźwiaka i myślę, że Legia w dużej mierze zasługa jest Jacka w tym, że ta gra piłką jest w dużej mierze właśnie zasługą Jacka Zielińskiego. Jóźwiak, wsparcie na piłkarzu GKS-u. Tak zinterpretował całą sytuację arbiter. Bojarski, Adamczyk, Widuch. Bała, raz jeszcze do Widucha, ten do Schnauznera. Bała. Muszą zdecydowanie szybciej rozgrywać swoje akcje katowiczanie, jeśli chcą coś wskórać przeciw drużynie Legii. Wróbel do Gajtkowskiego, jeszcze raz Wróbel. Gajtkowski, kapitalna szansa. Brawo Stanew. Bardzo ładna dwójkowa akcja Wróbla z Gajtkowskim. Gajtkowski chciał strzelić tak zwanego szpica. Prosto w bramkarza. Nadbiegał Jacek Zieliński, ale chyba nie zdążyłby zablokować piłki. Teraz natomiast Wukowicz. I rzut wolny dla Legii. Teraz piłkarze trenera Opuki będą mieli znakomitą szansę. Tak, jest to wymarzona pozycja dla Tomka Kiełbowicza. Myślę, że będzie kręcił to nad murem, bo jest to jego bardzo mocna strona. Faulował Jacek Kowalczyk. 40 minuta spotkania. Czy to jest ten moment, kiedy GKS straci pierwszą bramkę na swoim boisku w tym sezonie? Tak, widzę, że Stanko Świetlica też może uderzać. Strzelił już parę ładnych bramek. Także decyzja na pewno jest między tą dwójką Kiełbowicz-Świetlica. Kiełbowicz czy Świetlica? Tam Gajtkowski znalazł się bliżej piłki. Arbiter nakazuje mu odsunięcie się. Świetlica jednak nieprecyzyjnie. No myślę, że za szybko to wykonał, bo od gwizdka sędziego ja strzelając rzuty wolne bardziej się koncentruję nad tym, żeby dobrze wziąć rozbieg, ułożyć nogę, bo jest to ważne. Od razu po gwizdku ciężko się strzela. 5 minut mniej więcej do końca pierwszej połowy tego spotkania. Nie mieliśmy przerw, że nie było na szczęście żadnych urazów w jednej i drugiej drużynie. Zacięty mecz, przypominający chwilami partię szachów. Jedni i drudzy skrupulatni w swoich poczynaniach defensywnych, choć legioniści już kilka razy bliscy byli rozerwania bloku defensywnego Katowic. Mieli także swoją świetną szansę 2 minuty temu gospodarze, kiedy to Gajtkowski znalazł się oko w oko ze Stanewem. Wróbel do Kowalczyka. Daleki przerzut, tam jest Bojarski, przy nim Kiełbowicz. Bojarski, Gajtkowski, dwóch jednak legionistów. Osaczyło go. Piłka pod nogi Sadzawickiego, teraz już Surma. Ją przejmuje Kucharski do Majewskiego. Ten ma miejsce, by popędzić do przodu. Wybrał jednak Świetlicę. Włączył się Szala do akcji. Jeszcze raz Majewski, Surma i tutaj doskonale Sierka powrócił na swoją połowę. Tak, bardzo dobry powrót Roberta Sierki, który wrócił za swoim zawodnikiem. No i będziemy mieli kartkę. Wojciech Szala
42 minucie spotkania upomniany przez arbitra. Żółta kartka dla piłkarza warszawskiej Legii, byłego gracza GKS-u Katowice, Wojciecha Szali. Tak, myślę, że słuszna decyzja sędziego. Wojtek złapał Roberta za koszulkę i ewidentnie żółta kartka. Znów GKS aktywniejszy w końcówce tej pierwszej połowy. Bojarski, Kowalczyk. Strzelenie w pole karne. Zieliński bezbłędnie. Jest Sierka. Sierka, natychmiastowa decyzja obok bramki Legii. Tak, dobra decyzja Roberta, który próbuje strzałów jak z prawej, tak sam z lewej. Dwie i pół minuty zostało do zakończenia pierwszej części spotkania. Lider tabeli GKS Katowice, który w tym sezonie w 7 spotkaniach odniósł 5 zwycięstw, gra z Legią, która nie przegrała od 27 gier, od ponad roku w naszej pierwszej lidze. Wukowicz, Bała, Jóźwiak, Kucharski, jeszcze raz Marek Jóźwiak, Wukowicz, czekał na podanie Kiełbowicz. Kucharski, nie było faulu i Jarosław Tkocz. Najbliższy czwartek legioniści grają w Utrechcie rewanżowy mecz pierwszej rundy Pucharu UEFA. Po wygranej 4-1 w Warszawie są w bardzo dobrej sytuacji, no ale niczego nie można zaniedbać. Trenerzy Kubicki i Okuka mówili, że ciężkie zadanie bez wątpienia czeka legionistów. Tak, zespół holenderski jest bardzo groźny u siebie i na pewno Legia ma tą zaliczkę, ale na pewno nie będzie Legii łatwo, także będą musieli do samego końca być czujni. Pytałem dziś trenera Okukę, kogo ewentualnie chciałby wylosować w drugiej rundzie. Chciałem go sprowokować do tego. Powiedział, że na razie skupia się tylko i wyłącznie na dzisiejszym meczu z GKS-em i na rewanżu z Utrechtem. Dopiero późny czwartkowy wieczór będzie mógł spekulować, kogo też przydzieli los piłkarzom Legii, jeśli oczywiście uda się ten awans wywalczyć. Wukowicz. Surma. Do Zielińskiego. Jest Szala. Wojciech Szala. Majewski, Wukowicz. Jeszcze raz do Szali. Ten teraz troszeczkę nie zrozumiał zamiarów partnera. Legioniści jednak utrzymują się przy piłce. Majewski. Znów Wojciech Szala ściągnął na siebie dwóch rywali, ale zbyt słabo odgrywał tę piłkę. Szansa na kontrę dla GKS-u, ale z przodu tylko osamotniony Gajtkowski. Dopiero teraz pędzą kolejni katowiczanie. Jest Wróbel, jest Bojarski także, który w tej chwili przejmuje piłkę. Bojarski schodzi odważnie do środka. Gajtkowski. Przekazanie piłki do Wróbla. Ten jednak pod linią boczną boiska. Wróbel ładnie to zrobił, świetnie Zieliński. Tak, Stanisław Wróbel chciał teraz go Marka Jóźwiaka przełożyć na prawą nogę i próbować zakończyć akcję strzału. No i arbiter kończy pierwszą część spotkania w meczu 8 kolejki naszej Ekstraklasy w Katowicach. Dobre, szybkie tempo, nie doczekaliśmy się tylko bramki, choć legioniści cieszyli się po tym, jak posłał piłkę do siatki Stankos Fitlica. Arbiter jednak po sygnalizacji swojego asystenta nie uznał tego gola. Tej sytuacji jeszcze przyjrzymy się bez wątpienia. Co możemy powiedzieć o tych pierwszych 45 minutach? Tak, myślę, że bardzo ciekawa połówka. Miał przewagę w początkowej fazie tej połowy. Legia później przejęła inicjatywę, ale końcówka znów należała do zawodników GKS-u. GKS stworzył sobie jedną bardzo dobrą sytuację strzelecką, ale Gajtkowski jej nie wykorzystał. A rozmówcę ma Paulina Bojarska. Ze mną jest Łukasz Surma. Panie Łukaszu, GKS bardzo agresywnie stara się pokazać mistrzowi Polski, że zasługuje na pozycję lidera. Na pewno jest równorzędnym przeciwnikiem dla nas. My nie gramy tego, co zakładaliśmy przed meczem i musimy to poprawić po przerwie. Trener przed meczem zakładał też, że więcej strzałów mają oddawać pomocnicy. Na razie tych strzałów was pomocników jak na lekarstwo. Nie możemy się przebić przez ich drugą linię i to jest po prostu przyczyna tego. To już puszczam pana się bardzo. Dziękuję.
Razem ze mną bramkarz GKS-u Katowice Jarosław Tkocz. W tej pierwszej połowie na własnym polu karnym często pan truchtał, rozciągał się to z zimna czy z nudów? Czyli nie, no Legia dzisiaj nam w pierwszej połowie nie zagroziła, więc staram się być maksymalnie skoncentrowany i rozgrzany. Takie mecze są najtrudniejsze dla bramkarza. Jak przeciwnik nie atakuje, bramkarz musi być szczególnie skoncentrowany. Może pan pochwalić w szatni kolegów z obrony, bo praktycznie był pan bezrobotny. Tak, w pierwszej połowie nasza defensywa grała bezbłędnie i dzięki temu zachowałem w pierwszej połowie czyste konto. Jeśli dobrze liczę, to czyste konto zachowuje pan już od ponad 4 godzin. Myśli pan o tym na boisku? Nie, staram się nie myśleć, żeby to nie zdeprymowało dodatkowo jeszcze. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Popatrzmy na statystyki pierwszej połowy. GKS 5 strzałów, dwukrotnie Sierka. Po jednym uderzeniu Schnauzera i Gajtkowskiego, Gajtkowski i Wróbel strzelali na bramkę. My pamiętamy, że po uderzeniu Gajtkowskiego świetnie obronił Stanew, choć Gajtkowski mógł się chyba nieco bardziej postarać. Tak, mógł strzelić wewnętrznym podbiciem, szukać strzału do boku. Także myślę, że mógł to lepiej zakończyć. 3 strzały legionistów. Faule. 6 przewinień piłkarzy GKS-u. Żółta kartka dla Sadzawickiego. No i 16 przewinień legionistów. Tutaj na żółtą kartkę zapracował sobie w cudzysłowie Szala. I rzuty rożne 1-1. I 2 spalone piłkarzy Legii 0-0. Czy jest to dla ciebie zaskoczeniem? Nie, na pewno zespół GKS-u potwierdził, że ta pozycja lidera nie jest pozycją przypadkową. Grają bardzo, bardzo dobrze, bardzo mądrze i myślę, że zasługują na tą pozycję, bo grać z Legią nie jest łatwo. Ja już grałem parę meczów przeciwko tej drużynie i naprawdę Legia zawsze narzucała swój styl gry. GKS tutaj w tej połówce pokazał, że jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowanym, poukładanym zespołem. Proszę Państwa, najciekawsze sytuacje z pierwszej części meczu obejrzymy za kilka minut. Na razie oddajemy głos do Warszawy. Mecz 8 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy na stadionie w Katowicach. GKS do przerwy remisuje z Legią 0-0. Obie drużyny niezwykle uważnie w defensywie. No i jedni i drudzy czyhają tylko na błąd rywali. Popatrzmy na najciekawsze sytuacje z pierwszych 45 minut tej rywalizacji. To uderzenie Wróbla, z którym łatwo poradził sobie bramkarz Stanew. Tak, Stasio Wróbel chciał strzelić światło bramki, liczył na to, że koledzy przetną ten strzał. To zagranie w pole karne i tutaj wybita piłka przez Schnauznera, który uprzedził Świetlicę. Kolejna akcja zespołu Legii. Kucharski, Świetlica zablokowany w ostatniej chwili przez obrońcę GKS-u Sadzawickiego. Tak, troszkę za długo zwlekał z oddaniem strzału. Sekundę wcześniej. Czarek Kucharski wszystkim ofiarnie bardzo zagrał do Świetlicy i bardzo ofiarnie Sadzawicki. No i to sytuacja, po której legioniści posłali piłkę do siatki. Świetlica, zobaczmy jeszcze raz. Myślę, że słuszna decyzja sędziego. Minimalny, spalony, ale jednak spalony. To była sytuacja, która wywołała najwięcej kontrowersji. Świetlica już chciał cieszyć się po strzeleniu bramki. Sędzia liniowy jednak uniósł chorągiewkę. A to z kolei najlepsza akcja Katowic w pierwszej połowie. Rozegranie piłki między Gajtkowskim, Wróblem i jeszcze raz Gajtkowski wprost w ręce bramkarza. Tak, chciał pokonać bramkarza takim sytuacyjnym szem, typowym na grę w hali z dużego palca. Powinien szukać wewnętrznym podbiciem do boku. Legioniści zajmują 5. miejsce w tabeli. Zapowiadali, że muszą rozpocząć pościg za czołówką, że bardzo zależy im na zwycięstwie. Czy możemy się spodziewać, że w drugiej połowie Legia zagra bardziej ofensywnie? No na pewno musi zagrać bardziej ofensywnie i liczyć tutaj na 3 punkty, bo każda strata teraz punktu to oddala ją od czołówki, a jeżeli chce walczyć o czołowe lokaty, o mistrza Polski, bo na pewno w tym klubie aspiracje są ogromne, to musi zagrać bardziej ofensywnie i grać przede wszystkim o 3 punkty, bo przegrywając tutaj zespołem Katowic ta różnica zrobi się nawet do 8 punktów, a 8 punktów jest bardzo ciężko już odrobić. A tymczasem rozmówcę ma Paulina Bojarska.
Ze mną jest Dariusz Dudek. Panie Darku, przeprowadzka do Legii z GKS-u Katowice, ale to pana były klub jest liderem. Czy pan trochę nie żałuje teraz tego transferu? Absolutnie nie żałuję. Legia to jest mistrz Polski, jest to poważna firma i absolutnie nie żałuję tego, że znalazłem się w Legii. Czy znalazłem się w Legii, bo mówimy teraz o tym, czy chciałbym grać w GKS-ie czy w Legii. No bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że dzisiaj Legia wygra te spotkanie. No właśnie, jak na razie po tej pierwszej połowie na to nie wygląda. Legia trochę za mało ofensywnie chyba gra, jak pan sądzi? No taka będzie taktyka przeciw GKS-owi, ponieważ GKS zawsze się broni i gra takim defensywnym stylem. My chcemy ich troszeczkę wyciągnąć i myślę, stąd to się bierze. Strzeliśmy bramkę, nie wiem czy był spalony, ale bardzo ładna kontra i mam nadzieję, że w drugiej połowie Legia pokaże na co mi stać. Legia pokaże na co stać, ale GKS tu w pierwszej połowie jak też pokazuje, że ta pozycja lidera chyba nie jest tak do końca przypadkowa. Nie, absolutnie. Legia pokazuje na co ją stać, GKS natomiast powiem szczerze, naprawdę bardzo dobrze sobie poczynia i te pierwsze miejsce to nie jest przypadek, naprawdę bardzo dobrze chłopaki grają i no, miejmy nadzieję, że Legia wygra. Miejmy nadzieję, że pan wejdzie na boisko, bo ciężko się przebić do pierwszej jedenastki Legii. No tak, jest bardzo duża konkurencja w Legii, a ja mam nadzieję, że wejdę dzisiaj w tym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my czekamy, kiedy ewentualnie któryś z trenerów dokona zmian w Legii na ławce rezerwowych tacy piłkarze jak Magiera, właśnie oglądany Dariusz Dudek, jest także Saganowski. Można się spodziewać, że niebawem któryś z nich pojawi się na boisku. Tak, na pewno trener Okuka będzie chciał wprowadzić do gry napastnika, będzie chciał ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Siła uderzeniowa na ławce Legii jest znacznie większa niż ma zespół Katowic, także jest czego wybierać. Biegaj się Katowice, ten scenariusz jest znany. Zawsze zaczyna ta sama jedenastka, natomiast na boisku pojawiają się później kolejno Wysocki, Muszalik i ewentualnie któryś z młodych piłkarzy. Zobaczymy, czy dziś także będziemy mieli do czynienia z podobnym scenariuszem. Na razie zespół GKS-u gra swoje. Tak, ta kadra, taka szczupła ma swoje dobre strony, ale ma i te złe. W momencie, gdy ci zawodnicy są zdrowi, nie ma kartek, to jest dobrze, że zgrywają się, każdy mecz grają ze sobą, każdy siebie czuje na boisku, ale w momencie, gdy są kartki, to niestety trener Żurek będzie miał bardzo małe pole do manewru. Wybiegają obie drużyny na płytę boiska. Jako pierwsi legioniści są już także również gracze GKS-u Katowice. Mamy informację, że nie ma na razie zmian w żadnej z ekip. No i ciekawi jesteśmy, jaki styl gry będzie prezentowała Legia w drugiej połowie. Czy rzeczywiście to wyciąganie rywala z jego połowy będzie w dalszym ciągu kontynuowane, czy też bardziej frontalnie spróbują uderzyć na swoich przeciwników mistrzowie Polski. Legia, chcąc wygrać dzisiejszy mecz, musi szybciej grać przed polem karnym Katowic. Oni z tego słyną, bo pokazali już w paru meczach, że przed polem karnym grając z pierwszej piłki na dwa, to jest ich gra i szukanie prostopadłej piłki od Adama Majewskiego, od Łukasza Surmy, od przede wszystkim Łukowicza, bo ta trójka potrafi takim zagraniem otworzyć sytuację bramkową w Świtlicy, jak i Kucharskiemu. Zagadnąłem trenera Kubickiego na temat układu spotkań. Legia tym dzisiejszym meczem z Katowicami kończy mecze z drużynami ze ścisłej czołówki i tabeli. Sugerowałem, że może będzie już łatwiej w kolejnych spotkaniach rundy jesiennej. Na to trener Kubicki zaoponował, twierdząc, że każdy rywal jest niesłychanie trudny. Wszyscy mobilizują się ogromnie na spotkania z Legią, mistrzem Polski. No i tutaj na pewno wciąż będzie bardzo trudno o punkty. Druga część spotkania rozpoczęła się na stadionie Przybuchowej. W akcji legioniści rzucone jakieś płonące race na przedpole bramki Trocha. Sędzia nie przerywa spotkania. No i teraz piłka obok bramki. Sędzia Marczyk pojawił się na polu karnym Katowic. Prosi chyba służby porządkowe o to, by zapobiegały takim incydentom w kolejnych fragmentach meczu. Mamy wiadomość tymczasem z Wodzisławia, że zespół Pogoni odrobił stratę. Jest 1-1 w meczu Odry z Pogonią Szczecin. Bardzo, bardzo mi się z tego cieszę i liczę na to, że ten wynik co najmniej się utrzyma. No, utrudniają fani Legii
pracę Jarosławowi Tkoczowi. Poprzątane są teraz i serpentyny. Zupełnie niepotrzebnie, bo jak do tej pory mecz toczył się w bardzo dobrej, przyjaznej atmosferze. Niepotrzebnie jacyś zawodnicy Legii rzucają racę na boisko. Upomnienie ze strony arbitra, który stanowczo nakazał teraz porządkowym, by spełniali swoje funkcje, by nie dopuszczali do tego typu sytuacji. No i po tej krótkiej przerwie gra może być wznawiana. Jarosław Tkocz wybija piłkę spod własnej bramki. Próbują zdenerwować go kibice Legii, no ale nie powinni zachowywać się w ten sposób. Tymczasem Pała, Dosierki i Jacek Zieliński. Jacek Zieliński gra jak do tej pory bezbłędnie. Jest to prawdziwy profesor na boisku. Mamy także wyrównanie w Warszawie. Tam Polonia odrobiła stratę w meczu z Grochlinem Dyskobolią. 1-1 przy Konwiktorskiej. Sierka ma z boku Bojarskiego. Dwóch legionistów przy nim i Majewski. Robert Sierka mógł zdecydować się na podanie prostopadłe. Bardzo dobrze wychodził Gajtkowski. Z drugiej strony Marcin Bojarski się dobrze pokazywał. Czekał do ostatniego momentu i został zatrzymany przez zawodników Legii. Teraz niedokładne podanie. Trzecia minuta gry po przerwie na stadionie w Katowicach. GKS Legia 0-0. Adamczyk. Widuch. I zagranie Sadzawickiego. Bojarski odegrał piłkę. Jacek Zieliński. Wojciech Szala. Omeliańczuk. I jeszcze Jóźwiak. Łukasz Surma. Ruszył do przodu, ściągnął na siebie dwóch rywali. Wojciech Szala, ale tam Schnauzner uprzedził Kucharskiego. Pędzi Sierka. Sierka przy nim Surma. No i były gracz Ruchu Chorzów. Doskonale odebrał piłkę przeciwnikowi. Sierka jeszcze powstrzymuje akcję Legii. Tak, Łukasz Surma bardzo dobrze. Jest to bardzo dobry zawodnik. On potrafi ułożyć grę w trudnych momentach, ale tak jak teraz pokazał, potrafi też walczyć w defensywie. Walka Bukowicza z Bałą. Szala, Zieliński. I już Marek Jóźwiak. Jeszcze Surma. On teraz częściej rozpoczyna akcję legionistów niż Wukowicz. Świetlica. Wypchnięty na 40 metr od bramki zespołu GKS-u. Majewski, Kucharski natychmiast do Wukowicza. Ten miękko do Świetlicy. Świetlica i zablokowany jego strzał. No, nie dopuszczają do uderzeń na swoją bramkę obrońcy Katowic. Kowalczyk teraz doskonale się zachował. Tak, bardzo ofiarnie Jacek Kowalczyk, ale chciałbym podkreślić wyśmienite rozegranie przez Adama Majewskiego, Czarka Kucharskiego i pokazał, na co go stać właśnie Wukowicz. Wyśmienity udawał, że strzela, oddał wyśmienicie do Świetlicy. A teraz błąd Tkocza, wypadła mu piłka z rąk. Nie zdążył Cezary Kucharski. Zobaczmy jeszcze raz. Świetlica w pole karne. Tkocz wypuszcza piłkę. No przez moment zaskoczony całą sytuacją Cezary Kucharski. Mogło być bardzo niebezpiecznie dla zespołu Katowic. Tak, Czarek się nie spodziewał, że Jarek Tkocz wypuści taką piłkę z rąk. Sierka w pole karne. Sierka i wybija Jacek Zieliński. Tak, Robert Sierka teraz powinien w tej sytuacji spróbować takie uderzenia Gajtkowskiego z dużego palca, bo miał mało miejsca na to, żeby oddać pasem w długi ruch, bo tego szuka. Stanisław Wróbel. On ustawił piłkę w narożniku boiska. Wyszedł mu do rozegrania akcji Gajtkowski. Wróbel na drugą stronę, tam jest Kowalczyk, ale jest także Marek Jóźwiak. Kowalczyk często po rzutach rożnych wychodzi pod bramkę rywali. Zresztą Kowalczyk, który w tej chwili jest obrońcą, kiedyś jako junior grał w linii ataku. Był nawet
królem strzelców rozgrywek swego zespołu. Teraz przekwalifikował się, no i w linii obrony gra znakomicie Vukovic. Vukovic, Schnauzner powracający, udało się zatrzymać akcję Legii Katowiczanom. Tak, bardzo dobry powrót Schnauznera w uzyskaniu piłki. Chyba otworzy nam się nieco gra w tym spotkaniu. Wróbel do Sierki. Legia także chyba bardziej zdecydowanie ruszy rzeczywiście do przodu. Gajtkowski przy nim Omeliańczuk. Wróbel i będzie rzut rożny. Piłka odbiła się jeszcze od Omeliańczuka. Bardzo dobra próba Wróbla z tak zwanego dropsztyka. Piłka paryżka trzecie opuściła plac gry, ale myślę, że był to strzał do obrony, bo nie miał takiej mocy, jaka powinna być. Nieco zaniepokojony Dragomir Okucha. Bała już ustawia piłkę w narożniku boiska. Katowiczanie jednak tylko czwórką w polu karnym. Adam Bała. No i tutaj Sierka uprzedzony przez Jacka Zielińskiego. Popychany Łukasz Surma, będzie rzut wolny dla Legii. Jacek Kowalczyk przerwał akcję, która mogła się zakończyć tym, że Legia wyprowadziłaby bardzo groźny kontratak. Lepiej sfaulować na połowie przeciwnika niż gonić przez 100 metrów. Majewski do Świetlicy. Świetnie Pała wspomógł kolegów. Teraz Adamczyk do Gajtkowskiego, ten w szybkim biegu, ale krótszą drogę do piłki miał Jacek Zieliński. Wykorzystał znakomicie ten handicap kucharski, ale piłka trafia pod nogi Adama Bały. Mówiliśmy na początku spotkania, że bardzo wiele zdrowia będzie na pewno kosztował ten mecz piłkarzy obu drużyn. Wciąż wysokie tempo. Kocz, tutaj Surma nie przejął piłki, ale był jeszcze Zieliński. Łukasz Surma, powrót Bojarskiego. Jest Kiełbowicz. Kiełbowicz rusza przeciw dwójce rywali. Sędzia Marczyk pokazuje, że nie było faulu, ale z autu będą zagrywali legioniści. Tak, Paweł próbował piłkę uratować przed rzutem rożnym, ale uciekła mu na rzut za rogiem. No i teraz piłka zostaje dla katowickiej drużyny. Tak orzeka w tej sytuacji Zbigniew Marczyk. Pukowicz powinien rozciągnąć grę, starać się zmienić ciężar gry. Na drugą stronę tam było za mało miejsca i zagrał do Kiełbowicza, który był na pozycji spalonej. Jóźwiak, Adamczyk do przodu, Wukowicz, Kiełbowicz. Piłka pod nogi Adamczyka. Sadzawicki do przodu. Widuch nie zdołał dokładnie podać. Majewski, jeszcze odbita piłka. Rozpędza się z kolei Surma. Surma, ładny zwód, podanie w kierunku Kucharskiego. Tam był jednak przy nim Schnauzner. I Omeliańczuk zatrzymuje akcję Katowic. Piłka opuściła boisko zawodnicy lidera naszej ekstraklasy. Tak, Łukasz Surma bardzo, bardzo widoczny w tej połowie. Szukał taką rzutką do bramki Czarka Kucharskiego. Jak na razie remisowo w tej ósmej kolejce naszej ligi. Przypominamy, wczoraj Amika zremisowała z Wisłą. Jak na razie remisowe wyniki także tu w Katowicach, a także w Wodzisławiu i w Warszawie. Ale oczywiście w tych trzech spotkaniach jeszcze sporo do końca. Adamczyk. On będzie wznawiał grę i już jest Widuch. Do Kowalczyka. Schnauzner, natychmiast pojawia się przy nim Cezary Kucharski. Sierka i Surma. Surma zablokował swojego przeciwnika. I Wojciech Szala. Szala ma sporo miejsca. Nie przejmuje się specjalnie docinkami kibiców. Piłkarz z numerem 3 na zielonej koszulce.
Wróbel zostawia piłkę Schnauznerowi. Świetnie do Sierki. I jeszcze Jóźwiaka sekuruje swojego kolegę z drużyny. Marek Jóźwiak doskonale. Jacek Chiliński doznał jakiegoś stłuczenia łokcia. Ale chyba pozostanie w grze. Gajtkowski ma trochę miejsca. Teraz Legia do wyjścia z kontrą. Gajtkowski jednak fauluje i on także ukarany żółtą kartką. Sadzawicki w pierwszej połowie, teraz Gajtkowski. To zawodnicy ukarani przez sędziego w ekipie GKS-u w Legii. Wojciech Szala ujrzał żółty kartonik w pierwszej połowie. Słuszna decyzja sędziego, była tak z tyłu na nogi, także słuszna decyzja. Adamczyk odbił piłkę. Co zrobi Schnauzner? Minął Majewskiego. Podanie do Gajtkowskiego, teraz nie trafił w piłkę Omeliańczuk. Gajtkowski, wróbel! Chyba słyszą Państwo, jaka jest reakcja kibiców. Wyśmienite podanie Schnauznera, prostopadłą piłkę zagrał Gajtkowskiemu, który bardzo dobrze zauważył Stasia Wróbla, zabrakło kilku centymetrów. Mieli piłkarze Katowic wyborną szansę na to, by prowadzić w meczu z mistrzami Polski. Omeliańczuk nie sięgnął piłki. No i teraz spowodowało, że chwilę później w podaniu Gajtkowskiego Wróbel miał doskonałą szansę. 58. minuta gry dobiega końca. Zagapił się teraz Marek Jóźwiak, ale w odpowiednim momencie jeszcze ruszył do tej piłki. 14. minuta drugiej części spotkania. Legia od 4 lat nie wygrała na stadionie w Katowicach. Czy dziś uda jej się ta sztuka? Rywal dobrze usposobiony nie tylko w tym spotkaniu, ale także od początku tych rozgrywek. Mamy wiadomość z Wodzisławia. Odra ma szansę objąć prowadzenie w tabeli. Prowadzi w tej chwili z Pogonią 2-1. Niestety. Widuch i Schnauzner. Bała, przed nim Szala. Bała. Zagranie w kierunku Wróbla. Ten do Gajtkowskiego. Nie ma spalonego. Gajtkowski. Omeliańczyk przed nim. Co zrobi Gajtkowski? Drybluje w polu karnym. Jeszcze Gajtkowski, wciąż napastnik Katowic, teraz do Bojarskiego. Bojarski, tam jednak ciasno, 3-4 legionistów. Bojarski zdołał jednak uderzyć i Szala dostanęła. Tak, bardzo dobrze Krzysiek Gajtkowski się utrzymywał w polu karnym. Poszedł Marcin Bojarski na wsparcie i mało to nie zakończyło się bramką. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj wygarnął piłkę spod nóg Kiełbowicza Bojarski i znów było bardzo niebezpiecznie. Legia teraz wreszcie zaatakowała. Uderzenie Surmy mija bramkę. Tak, Łukasz Surma pokazał w meczu z Wodzisławiem, że ma bardzo dobry i soczysty strzał, praktycznie z krota. Teraz ten strzał mu nie wyszło. A to wspaniale dopingujący dzisiaj swoją drużynę kibice GKS-u Katowice. Oglądają dobry występ swoich piłkarzy. W tym pierwszym kwadransie, który dobiega końca w drugiej połowie, GKS dwukrotnie bliski zdobycia bramki. Tak, jest zespołem przeważającym i przy tak świetnej publiczności na pewno im się dużo lepiej gra. Wukowicz tymczasem, Kucharski. Jeszcze utrzymał się przy piłce, ma Majewskiego. Kucharski, czy zdoła dokładnie dograć? Podanie do Majewskiego, temu jednak odskoczyła piłka. I natychmiast Bojarski. Szybki wypad piłkarzy Katowic z własnej połowy. Omeliańczuk trochę szczęśliwie. Jóźwiak, Widuch, jeszcze jest Sierka. Podanie do Gajtkowskiego, ten jednak na spalonym. Tak jest. Słuszna decyzja sędziego. Wspaniały doping kibiców GKS-u w dzisiejszym spotkaniu. Pragnieni dobrej gry, dobrej piłki. Od dawna tak licznie nie mogli stawić się na tym obiekcie. Najpierw zamknięty w ogóle stadion. Później PZPN zdecydował, że widzowie będą mogli zasiadać tylko na głównej trybunie. Dziś amnestia objęła
GKS Katowice, no i stąd też, jak mówiliśmy, prawie 7 tysięcy widzów zjawiło się na tym spotkaniu. Świetlica, Kucharski do Kiełbowicza. Kiełbowicz, Kucharski biega w pole karne, tkocz, ależ doskonała szansa wreszcie stworzona przez Legię. Tak, wyśmienita sytuacja Czarka Kucharskiego, doskonałe dośrodkowanie Kiełbowicza i praktycznie Czarek Kucharski trafił w tkocza. Tkocz też zaimponował dużym też refleksem. Piękne podanie Kiełbowicza, doskonała piłka do Cezarego Kucharskiego, ale tkocz nadal zachowuje czyste konto. Najgorszy mecz rozegrał w tym sezonie z Ruchem w Chorzowie. Miano do niego pretensje o pierwszą bramkę strzeloną z rzutu wolnego, kiedy piłka przeszła mu przez ręce. Jednak wcześniej i także w kolejnych spotkaniach Tkocz już prezentował bardzo dobrą formę. Kucharski do Surmy. Wciąż Surma. Kiełbowicz tam szukający pozycji. Omeliańczuk do Kiełbowicza, ale za mocne nieco do podań. Tak, Legia troszeczkę przyspieszyła z przodu grę. Mamy pierwszą zmianę w zespole Legii. Odwoływany z boiska Adam Majewski. Jacek Magiera wchodzi do gry. Niewidoczny Adaś Majewski w dzisiejszym spotkaniu. Większy ciężar gry na siebie przejął Łukasz Surma. I Jacek Magiera jest bardzo groźnym zawodnikiem. Potrafi w danym momencie się podłączyć i strzela z głębi pola dużo bramek. Kiedy nie było jeszcze w klubie z Łazienkowskiej Łukasza Surmy, Magiera częściej grywał, później miał kontuzję. Sam wypowiadał się niedawno, że ciężko będzie wrócić do podstawowego składu, bo konkurencja rzeczywiście jest niesłychana w Legii. Tak, w środku pomocy jest bardzo duża konkurencja i Łukasz Surma jak do tej pory nie daje się wygryźć. Chwała mu za to. Zobaczymy, co będzie oznaczało wyjście Magiery na boisko, na ile skutecznie będzie w stanie wspomóc swoich kolegów. Czasem Surma do Wukowicza i Zieliński. Jóźwiak. Jeszcze raz Wukowicz. Magiera właśnie do Szali. Ten jednak atakowany przez dwóch Katowiczan traci piłkę. Robert Sierka, Szala próbuje odzyskać piłkę dla swojej drużyny. Nie udało się. Wojtek Szala dzisiaj troszeczkę słabszy występ. Ma dużo strat i może jest deprymowany okrzykami katowickich kibiców. Bała. Wróbel, czy nim Jóźwiak. Jest Łukasz Surma, Wróbel jednak nieustępliwie. Jeszcze Gajtkowski. Rzut wolny dla Legii. Łukasz Surma dwoi się i troi. Jest to naprawdę pożyteczny zawodnik. Udowodnił, że nieprzypadkowo znalazł się w Legii. Omeliańczuk. 65. minuta spotkania. Mecz 8. kolejki naszej Ekstraklasy na stadionie w Katowicach. Legia remisuje z GKS-em i właśnie piłkarze ze stolicy w ataku. Magiera ma trochę miejsca. Podanie do Świetlicy. Świetlica, niebezpieczna sytuacja. Świetlica i gol. 65. minuta meczu. Zadałem chwilę temu pytanie, co będzie oznaczało wejście Magiery. Ano oznacza to, że Legia prowadzi doskonałe dogranie piłki do Stanko Świetlicy. Tak, wyśmienite podanie Jacka Magiery. Źle obliczył lot piłki obrońca Katowic. Stanko bardzo dobrze się zachował, nie strzelał, przyjął tą piłkę i po długi ruch oddał bardzo piękny strzał i Legia prowadzi 1-0. Jacek Kowalczyk, obrońca GKS-u Katowice, nie zdołał odbić tej piłki. Stanko Świetlica zrobił to, czego nie udało mu się w pierwszej połowie, więc odczarował stadion GKS-u w tym sezonie. Pierwsza bramka stracona przez drużynę Katowic w tych rozgrywkach na swoim obiekcie. 65. minuta meczu. Legia prowadzi 1-0. Tak, do 3 razy sztuka. Stanko miał dwie bardzo dobre sytuacje. Za trzecim razem się udało. Tak jak powiedziałem wcześniej, źle obliczył lot piłki Jacek Kowalczyk. Cofając się, nie miał z czego wyjść w górę i dlatego tej piłki nie sięgnął. Zabrakło doświadczenia nieco w tej sytuacji obrońcy GKS-u. Legioniści wyprowadzają kolejną szybką akcję. Surma
ale włączył się to wszystko Adamczyk. Będą musieli Katowiczanie odkryć się teraz nieco, chcąc nie chcąc. No i to sprawi, że Legioniści będą mieli więcej miejsca przy swoich kontrach. Mamy kolejną zmianę w Legii. Wojciech Szala odwoływany z boiska. W jego miejsce Dariusz Dudek, także były piłkarz GKS-u Katowice. Tak jak podkreślałem, dzisiaj słabsza dyspozycja Wojtka Szali. Praktycznie nie wygrał żadnego pojedynku z Adamem Bałą i został zmieniony przez trenera. To jest to, o czym również mówiliśmy. Szeroka kadra ma kogo wprowadzać na boisko. Dragomir Okucha, teraz sesja między Surmą a Gajtkowskim. Myślę, że niepotrzebnie, bo mecz toczył się w sportowej atmosferze. Myślę, że niepotrzebnie Gajtkowski wyciągnął ręce do Łukasza Surmy. Jacek Magiera znakomicie dograł tę piłkę do Stanko z Chitwicy. Ten leżył precyzyjnie. No i Jarosław Kosz musiał sięgnąć po piłkę do siatki. Legia prowadzi na stadionie w Katowicach. I teraz spokojnie Stanek. Jest Kiełbowicz, znów niebezpiecznie. Kiełbowicz, wrócił Bojarski, ale nie zdołał zablokować tego podania. Tyle tylko, że teraz Adam Bała wybija piłkę i z autu Legioniści. Kiełbowicz szukał Czarka Kucharskiego takim zagraniem za obrońców. Czarek troszeczkę się spóźnił. Myślę, że troszeczkę też za mocne to było, podanie było tą. Zobaczmy jeszcze na Wukowicza. Wukowicz. Fauluje swojego rywala, a tymczasem Paweł Sikora rozmawia z Wojciechem Szalą. W drugiej połowie przyspieszyliście i dość szybko są efekty. A z drugą, tak, zgadza się. Z drugiej połowie zdecydowanie gramy lepiej, przede wszystkim agresywniej, co nie pozwala przeciwnikowi rozgrywać piłki już w strefie obronnej. To zdecydowanie przyniosło efekt w postaci bramki. Tak w pierwszej połowie wydawało się, że tak bardziej z zębem grają jednak Katowiczanie, jakby im bardziej zależało na tym wyniku. Może to i tak wyglądało. Zresztą zespół z Katowic na pewno słynie z charakteru, z charakternej gry tej drużyny. W drugiej połowie wydaje mi się jest całkiem inaczej. Dziękuję za rozmowę. Pamiętamy jednak o tym, że Katowiczanie mieli na początku drugiej połowy dwie dobre sytuacje, nie wykorzystali ich, no i zostali skarceni w 65. minucie spotkania. Tak, GKS został skarcony. Niewykorzystane sytuacje się mszczą i w tym przypadku się strata zemściła dla Katowic. Katowice, chcąc uzyskać dobry wynik, muszą się otworzyć. Jest to równoznaczne z tym, że taki zespół jak Legia może to wykorzystać. Dlatego będzie trudno Katowicom osiągnąć dobry rezultat. Ale muszą podjąć ryzyko. Pamiętamy wiosenne spotkanie. Wówczas przegrywali 0-2 z Legią i byli w stanie walczyć remis. No ale tutaj będzie dziś rzeczywiście o to bardzo ciężko. Legioniści niesłychanie skoncentrowani, choć były już całkiem udane próby przedarcia się przez defensywę zespołu Dragomira Okuchy. Na razie jednak Legioniści, Katowiczanie nieco troszeczkę zbici z tropu tą pierwszą straconą bramką na swoim boisku w tych rozgrywkach. Za chwilę jednak powinni już otrząsnąć się z tego. Robert Sierka ma z przodu Wróbla. Pojawił się do gry Adamczyk, pędzi także przy linii bocznej Bała. Nie sięgnął piłki Dudek. Jest Bała, przeciw niemu Surma. Dogranie na pole karne. Jacek Zieliński skutecznie interweniuje. Piłka nie opuściła boiska. Jest Wukowicz. Przed nim Widuch. Wukowicz do Kucharskiego. Kucharski. Jeszcze raz Wukowicz. Teraz trójka Legionistów przeciw trójce Katowiczan. Co zrobi Wukowicz? Zagranie do Magiery. Bronił jednak dostępu do pola karnego Sadzawicki. Tu już jest Widuch. Wróbel pada na murawę. Jak najbardziej, nie przerywa gry. Jak najbardziej czysto Tomek Kiełbowicz wrócił ślizgiem, wyłuskał piłkę Wróblowi. Kiełbowicz z Świdnica. Jeszcze na początku sezonu nie był w najwyższej dyspozycji Stanko z Świdnica. Później jednak zaczął coraz lepiej prezentować się
w zespole Legii, no i w tej chwili jego pozycja jest raczej niepodważalna w linii ataku. Tak, napastnika rozlicza się ze strzelania bramek. Stanko może nie gra wyśmienicie w tym meczu, ale zrobił to, co do niego należało i chwała mu za to. Legia prowadzi 1-0. Dudek do Kucharskiego, Adamczyk odbił tę piłkę, wyłapuje Tkocz także w boisku. Tak orzekł asystent sędziego. Gajtkowski faulowany przez Omelianczuka. Tak, GKS musi przenieść całą drużynę, ciężar gry na połowę Legii, bo sam Gajtkowski, tak jak teraz w tej sytuacji było, niczego nie zrobi, bo nie będzie miał komu tej piłki, nawet jak przyjmie, zgrać. Także GKS musi bardziej odważnie, nie ma nic do tracenia, musi zaryzykować. Tylko raz Katowiczanie w tym sezonie przegrywali. Było to w meczu z Ruchem, no i niestety nie potrafili odrobić tej straty, stracili wówczas kolejnego gola. No ale trzeba jeszcze w tej końcówce powalczyć i bez wątpienia to właśnie będą starali się robić podopieczni Jana Żurka. Wybija piłkę Dariusz Dudek, Kucharski, mają legioniści rzeczywiście teraz sporo miejsca. Już pędzi Surma, 4-4. Surma, zagranie do Świetlicy. Jest Wukowicz w polu karnym, jest także Kucharski, wycofanie jeszcze do Łukasza Surmy, ten do Kucharskiego. Odbita piłka przez Adamczyka, wróbel. No i szansa dla gospodarzy, co zrobi Bojarski. Bojarski przeciw niemu Jóźwiak, Bojarski odważnie rusza na przebój. Gwizdek sędziego, będzie rzut wolny. Tak, zrobił się bardzo ciekawy mecz. Takie akcje z obydwu stron. Troszeczkę jest mało gry przez pomoc i teraz jest wyśmienita sytuacja do zdobycia wyrównującego gola przez zespół z Katowic. Jacek Magiera był tym, który faulował katowiczanina. No i kto teraz weźmie na siebie odpowiedzialność za wykonanie tego rzutu wolnego? Myślę, że Adam Bała, który dysponuje wyśmienitym strzałem bardzo mocnym z lewej nogi, i będzie próbował zaskoczyć bramkarza Legii. Jeszcze jakieś instrukcje od Widucha. Bała, jego uderzenie, łatwy strzał, wybroniony bez problemu przez Świetlicę. Tak, bramkarz, był to za lekki strzał. Przez Stanewa oczywiście. Był to za lekki strzał, myślałem, że Adam będzie strzelał na siłę, zdecydował się na strzał nad murem. Schnauzner. Gajtkowski. Jeszcze raz Adamczyk. Schnauzner przeszedł teraz do linii pomocy. Adamczyk przesunięty do tyłu. Z głębi boiska zagrywający piłki do swoich partnerów. Świetlica, Magiera, Kucharski. Tyle tylko, że jest sam. No i Sadzawicki odbija tę piłkę. Jarosław Tkocz natychmiast daleko do przodu. Sierka, Bojarski. Szybko wracają również legioniści. Wukowicz zahaczył nieco pomocnika GKS-u Katowice, ten jednak utrzymał się na nogach. Jest Widuch, Schnauzner. Legioniści już ustawieni w polu karnym. Wróbel. Świetnie Dariusz Dudek. Magiera i Kucharski. Jest Wukowicz. Z przodu tylko Świetlica. Łukasz Surma podążył za tą akcją. Świetlica. Przeciw niemu Sadzawicki. Świetlica, Wukowicz. Natychmiastowe odegranie. Świetlica. Świetne uderzenie. 2-0 prowadzi Legia po 75 minutach meczu z GKS-em w Katowicach. Tak, zespół Katowic oddał inicjatywę w środku. Już trzecia taka akcja, że Legia wychodziła z przewagą w środkowej strefie. Wyśmienite zagranie z Glebki Czarka Kucharskiego do Świetlicy i ten dopełnił formalności. Myślę, że GKS-owi będzie teraz już ciężko odrobić straty. To Wukowicz był tym, który właśnie doskonale dograł tę piłkę do Świetlicy. Drugi gol Stanko Świetlicy w tym spotkaniu. Mocne uderzenie, nie miał szans Jarosław Tkocz. No i Legia coraz bliższa zwycięstwa w meczu z GKS-em Katowice. Po raz szósty w rywalizacji z zespołem GKS-u w Katowicach. Tymczasem mamy wiadomość z Wrocławia, że Odra prowadzi z Pogonią już 3-1. Po bramce Rockiego w 86 minucie
dwubramkowe prowadzenie piłkarzy z Wodzisławia i wygląda na to, że oni wrócą na pierwsze miejsce w ligowej tabeli. No a Pogoń wciąż w bardzo trudnej sytuacji. No niestety, jeszcze nie przygląda się nie skończył, ale to będzie trudno odrobić na pewno straty w Wodzisławiu. Mamy wiadomość, że Pogoń gra w dziesiątkę w tym momencie meczu. Boiska usunięty Romaniuk, a teraz kolejny rzut wolny dla Legii. No i ciekawe, czy ten gol już ostatecznie podłamie Katowiczan. Na pewno będą mieli ciężko się podnieść. Co prawda teraz Mirek Widuch mobilizuje swoich kolegów, ale będzie bardzo ciężko. Gra doskonale z tyłu Jacek Zieliński, który uporządkował tą grę i jest to jeden z lepszych zawodników w tym meczu. Grzegorz Fonfara, wychowanek katowickiego klubu, szykuje się do wejścia na boisko. A więc nie Wysocki, nie Muszalik, ale właśnie Fonfara, młody napastnik, który dopiero kilka spotkań rozegrał w naszej pierwszej lidze. Teraz Gajtkowski pada na murawę, nic nie było, Surma do Wukowicza. Jest Magiera. Co zrobi Kiełbowicz? Sadzawicki odbił piłkę. Tam był jeszcze Pojarski. Legia zatem, tak jak zastrzegała przed meczem, przyjechała tutaj po zwycięstwo. No i konsekwentnie realizuje swoje założenia, zbliżając się do sięgnięcia po 3 punkty w tym meczu. Tak, wejście Jacka Magiery troszeczkę ułatwiło zawodnikom Legii, bo stoi w strefie i robi przewagę w środku pola i na pewno dużo ożywienia z jego strony. 12 minut mniej więcej zostało do końca tego meczu. No i teraz będzie możliwość dokonania zmiany. Stanisław Wróbel opuszcza boisko. W jego miejsce Grzegorz Fonfara. Pierwsza zmiana dzisiaj w zespole GKS-u Katowice. 19-letni Grzegorz Fonfara dołącza do kolegów w tym trudnym meczu, w tym trudnym momencie spotkania. Jóźwiak. Świetlica. Rozluźnieni już legioniści zdają się być pewni zwycięstwa w tym meczu. Adamczyk wkoczy. Mówiliśmy, kiedy rozpoczynał się ten mecz, że to dla GKS-u najtrudniejszy do tej pory egzamin w tym sezonie. No i jak na razie nie są w stanie sprostać piłkarzom mistrzów Polski, choć mieli oczywiście także swoje szanse w tym spotkaniu. No, niemniej żadnej z nich nie udało się zamienić na bramkę. Tak, zespół GKS-u był równorzędnym przeciwnikiem, miał optyczną przewagę. Do tej pory miał więcej sytuacji bramkowych. No niestety wyszła chyba większe doświadczenie. Zawodników Legii wykorzystali dwie dobre sytuacje i prowadzą teraz z GKS-em. Rzut wolny dla Legii. Czy taki wynik utrzyma się do końca spotkania? Czy też legioniści jeszcze znajdą znów sposób na defensywę Katowic? Na razie Jóźwiak, Magiera, Schnauzner i natychmiast Robert Sierka, wraca za nim Dariusz Dudek. Marek Jóźwiak, gwizdek sędziego. A tymczasem posłuchajmy, co ma do powiedzenia ten zawodnik, który opuścił przed chwilą boisko, zawodnik GKS-u Stanisław Wróbel. Ta druga bramka Świetlicy, czy już się jeszcze cośkolwiek może się zmienić w tym meczu? No Legia dzisiaj postawiła nam bardzo ciężkie warunki gry i myślę, że te 2-0, ta druga bramka po prostu przypieczętowała jej zwycięstwo, chociaż jeszcze koledzy wykrzeszą z siebie ostatnie siły i myślę, że ciężko będzie doprowadzić do remisu, ale może postarają się chociaż o honorową bramkę. Dziękuję. Mirosław Widuch ukarany przed chwilą żółtą kartką, kapitan GKS-u Katowice. Jarosław Tkocz jeszcze się spieszy, jeszcze chce zachęcić swoich kolegów z pola do tego, by nie składali broni, by atakowali legionistów. Bała Dariusz Dudek wybija piłkę na aut. Tak doświadczony zespół jak Legia, wszystko na to wskazuje, powinien utrzymać przewagę do zakończenia spotkania. Ale czy tak
będzie w rzeczywistości, zobaczymy. Schnauzner. Kowalczyk. Sadzawicki. Analizowaliśmy, że kluczowe znaczenie dla gry obu drużyn mogą mieć obaj obrońcy. Zieliński i Kowalczyk. Tak rzeczywiście wyszło. Tak, tak rzeczywiście wyszło. Jacek Zieliński nie popełnił żadnego błędu. Gra bardzo, bardzo pewnie i Jacek popełnił ten jeden błąd i przy utracie drugiej bramki źle obliczył lot piłki. Dariusz Dudek, Kucharski w kierunku Magiery. Odbił piłkę Jacek Zieliński do Radostina Stanewa. Tak, Legia rozluźniona, widać, że kontroluje przebieg na boisku i będzie naprawdę bardzo ciężko IKS-owi odrobić strat. Cezary Kucharski zahaczył jeszcze Adamczyka, przeprosił teraz Jacek Kowalczyk. Adamczyk. No już przynajmniej honorową bramkę chcieliby strzelić legionistom zawodnicy GKS-u Katowice. Omeliańczuk, Surma, Magiera. Sam ruszył za tą piłką. Sadzawicki, Kowalczyk. Naciska go Świetlica. Tkocz, raz jeszcze Sadzawicki. Legia strzelając dwie bramki GKS-owi wyrównała bilans bramkowy między tymi zespołami na stadionie w Katowicach. Choć GKS wygrał więcej spotkań od Legii, to w bramkach mamy remis 36 do 36. Tak wygląda to w tabeli wszechczasów w Ekstraklasie. Adamczyk w pominięciem linii środkowej, no ale Emeliańczuk i Zieliński zaopiekowali się Gajtkowskim. Magiera, Kiełbowicz nie dojdzie do tej piłki. Mistrz Polski przedłuży zatem swoją serię gier bez przegranej do 28. No trwa, tak można powiedzieć żartobliwie, korespondencyjna walka między londyńskim Arsenalem a Legią. Londyńczycy mają jeden mecz więcej, wygrany z rzędu, ale Legia także kontynuuje doskonałą serię. Przypominamy, od 16 września 2001 roku Legia nie przegrała żadnego meczu w naszej Ekstraklasie. No jest to wyśmienite osiągnięcie, także chylę czoła naprawdę przed tą drużyną. Tyle meczów nie przegrać, jest to naprawdę duża sztuka. Teraz z kolei rzut wolny. Pojarski rozłożył bezradnie ręce. Wszyscy jego partnerzy z przodu bardzo pieczołowicie pilnowani. No i faul Wukowicza i będziemy mieli żółtą kartkę. Myślę, że niegroźna sytuacja, mógł troszeczkę inaczej się zachować wypowiedź. Zakończyły się tymczasem mecze w Włodzisławiu i w Warszawie. Odra wygrała z Pogonią 3-1, a Polonia Warszawa zremisowała z Dyskobolią Wrocławem 1-1. Taki trzy mecz się troszeczkę zrobił, dużo fauli w środkowej strefie boiska, bez sytuacji bramkowych. 85. minuta spotkania. Adam Pała ustawia piłkę tam, gdzie nakazał to arbiter Zbigniew Marczyk. Jest Bojarski, jest Gajtkowski w polu karnym. Gajtkowski odbija piłkę, zagranie ręką sugerują piłkarze Katowic i skłania się ku temu arbiter. Będziemy mieli rzut karny dla GKS-u na 5 minut przed końcem spotkania. No i zrobi się bardzo ciekawie, jeżeli rzut karny będzie wykorzystany. Wydaje mi się, że ten rzut wolny był trenowany przez zawodników Katowic. Ewidentna ręka. Adam Bała zagrał na Gajtkowskiego, który starał się przedłużyć lot piłki i ewidentny rzut karny. Omeliańczuk był tym, który sprokurował 11 dla zespołu Katowic. No i teraz Bojarski przeciw swoim byłym kolegom. Niedawno przecież grał jeszcze w Legii. Bojarski, tak jest, pokonany Stanek. No i proszę Państwa, zapowiada się ciekawe. Ostatnie, jest pełna 5 minut tego meczu. Bardzo pewnie wykorzystany rzut karny przez zawodnika Katowic. Co prawda Stanek wyczuł intencję strzelającego, ale strzał był na tyle precyzyjny pod poprzeczkę, że miał małe szanse wygrać. No i proszę Państwa, teraz na pewno Katowiczanie rzucą się na swoich przeciwników. Jak się to wszystko zakończy? Dramatyczna końcówka spotkania
na stadionie przy Buchowej. Jest Magiera. Natychmiast przejmuje piłkę Wojarski, ale tylko na moment uciekła mu bowiem i Kiełbowicz do Surmy. Postawią wszystko na jedną kartę, bez wątpienia podopieczni trenera Żurka, Kowalczyk. Większość widzów na stojąco teraz obserwuje zmagania obu drużyn. Włukowicz wykorzystuje niedokładne zagranie. Jest Schnauzner. Schnauzner jednak nie daje się minąć. Podanie do Adamczyka. No i Fonfara. Fonfara już jest. Bojarski. Fonfara faulowany. Będzie rzut wolny dla GKS-u Katowice i kolejny trudny egzamin przed Stanewem i jego kolegami. GKS musi wykorzystać ten moment, pójść za ciosem. W takich sytuacjach jest najczęściej tak, że właśnie jest gol za golem. Zawodnicy Legii podświadomie będą teraz się cofać, będą bronić w tych końcowych minutach tego wyniku, który mają teraz. Jeszcze jest rzut wolny z odległości 25 metrów. Adam Bała może zdecyduje się na silny strzał. Odżyły nadzieje kibiców katowickiej drużyny. Bała i Sierka, który z nich, pięciu piłkarzy Legii w murze. Pojawili się tam także Gajtkowski i Fonfara. Sierka trafia jednak zawodnika Legii. Jeszcze jest Kiełbowicz. Legioniści jednak wszyscy byli przed polem karnym. Takie wybicie piłki na uwolnienie li tylko. No i Adamczyk. Tak, Legia musi starać się utrzymać teraz przy piłce jak najdłużej, wybijać z rytmu Katowic. Katowice, które są teraz stroną przeważającą. I Bojarski, ale nie najlepsze podanie, choć jeszcze wróciła piłka pod jego nogi. Jest Schnauzner. Cezary Kucharski już pędzi przeciw niemu. Schnauzner. Kolejne wrzucenie piłki na przedpole bramki Legionistów. Tutaj Jacek Zieliński, Włukowicz źle przyjmuje piłkę. Jest Adamczyk. Adamczyk i będzie kolejny rzut wolny. No. Arbiter nie zdecydował się na pokazanie kartki Legioniście. Dla Włukowicza oznaczałoby to konieczność opuszczenia placu gry. I chyba słusznie, bo nie było tam celowego zagrania w nogi. Starał się wybić piłkę. Myślę, że lekko ją jest. Robert Sierka, czterech piłkarzy Legii ustawionych na drodze lotu piłki. No i teraz zobaczymy. Robert Sierka będzie próbował zdobyć bramkę, ale to dopiero za moment, bowiem wcześniej schodzi z boiska Paweł Adamczyk, a Jacek Wysocki zajmuje jego miejsce. Może liczy trener Żurek, że ten wysoki zawodnik strąci głową którąś z piłek wrzuconych ewentualnie jeszcze w końcówce meczu w pole karne. Teraz Sierka, mocne uderzenie, ależ blisko szczęścia był katowiczanin. Tak, kapitalny strzał, też bardzo dobra obrona Stanewa, bo myślę, że Stanew tą piłkę musnął. No, domagają się rzutu rożnego katowiczanie. Sędzia pokazuje, że nic takiego nie miało miejsca. Od bramki ma rozpoczynać Radostyń Stanew. No, zasiała się niepewność w szeregach piłkarzy Legii. Nerwowa końcówka. Wydawało się, że powinni spokojnie, kontrolując sytuację, dowieść dwubramkowe prowadzenie do końca. Rzut wolny szybko wykonany. Tak, wracając do zmiany Wysockiego, trener Żurek liczy na to, że będą właśnie dośrodkowania w tych końcowych minutach, że on wygra pojedynek główkowy, gdzieś zgra albo strzeli decydującą bramkę, bo jest to typowy defensywny pomocnik, ale trener liczy na jego wzrost. Sierka i Zieliński wybiją przed chwilą, a 3 minuty zostają doliczone do czasu trwania tego meczu. Prawdziwa histeria teraz na trybunach. Gorący doping dla Katowic, znów zagrywana piłka na pole karne. Stanew jednak wyskoczył najwyżej i pewnie zgarnia tę piłkę. No tam jeszcze uderzony chyba w twarz, tak przynajmniej sugerował. Wraca Kowalczyk na swoją połowę. Kiełbowicz nie zdołał przepchnąć się z piłką. Jest Bojarski, jest Gajtkowski. Do niego piłka, ale fantastyczny Jacek Zieliński. Doskonała interwencja, świetnie obliczył. Jacek Zieliński gra bezbłędnie dzisiaj usunąć. I jego imiennik z Katowic, Jacek Kowalczyk, dotkocza. Upływa czas. Jeszcze jednak jest iskierka nadziei.
dla zespołu z Katowic na to, że może udać się uratować remis. Łukasz Surma przejmuje piłkę Magiera, Dudek. No i teraz niedokładne podanie, no ale to ma drugorzędne znaczenie. Trener Opuka poderwał się wściekły z ławki kadryski Picy. Pójść za tą piłką, przeszkadzać katowiczanom już przed ich polem karnym. Fanfara, Bojarski rozegrał się w tych ostatnich minutach spotkania. No i Omel Jańczuk, niezbyt pewna interwencja, tyle tylko, że Stanew ma bliżej do piłki od Gajtkowskiego i skwapliwie korzysta z tego faktu. No GKS. Kowalczyk dojrzał Wysockiego, obok niego jest Jóźwiak, Wysocki głową, tam jest Kiełbowicz. Co teraz zrobi młody piłkarz Katowic? Fanfara przekazał do Gajtkowskiego, ten natychmiast na pole karne szukał tym podaniem wyraźnie Wysockiego. Jeszcze jest Bojarski, obok niego Jóźwiak, Bojarski, odbita piłka i co? I wyprosi. Bardzo nie widziałem Legii, żeby ten zespołem się broniła, była w swojej 16. GKS musi dobrze wykonać rzut rożny i liczyć na Wysockiego. Adam Bała, chyba już ostatnia szansa dla zespołu Katowic. Broni Stanew, chwila oddechu. Stanew do Zielińskiego, który wyszedł z pola karnego. Zafrasowany Jan Żurek. Jest Fanfara, jest także Widut z przodu. Piątka katowiczan zostawiona na spalonym. Teraz wrócili za obrońców Legii. Kiełbowicz, jeszcze jest Świtlica. Bukowicz. Piłkę, takie jest jego zadanie. Świtlica, Kucharski. Jeszcze Stanko Świtlica. Teraz będzie chyba próbował strzału. Świtlica. I od bramki Jarosław Tkocz. Już tylko sekundy dzielą nas od zakończenia tego meczu. Spojrzał Zbigniew Marczyk w kierunku swego asystenta. Jarosław Tkocz rozpędza się i w tym momencie Legia Warszawa już może czuć się zwycięzcą tej konfrontacji. Zbigniew Marczyk zakończył ten mecz, który w końcówce przyniósł nam nie lada emocje. GKS po bramce strzelonej z rzutu karnego przez Bojarskiego dążył jeszcze za wszelką cenę przynajmniej do remisu. Tak, w końcowych minutach meczu ożywił się ten pojedynek. Kontaktowa bramka z rzutu karnego.